Dobrze. Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim i już niestety ostatnim dniu konferencji naukowej Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, wyzwania dla mediów w XXI wieku. Dzisiaj mamy nasz panel konferencyjny, podczas którego wystąpi 10 prelegentów i prelegentek. Ja nazywam się Martyna Bunalska, jestem przewodniczącą przedstawicielstwa Regionalnego Forum Młodych Dyplomatów w Poznaniu i będę moderować nasz pierwszy panel konferencyjny. Nie przedłużając, chciałabym zaprosić naszą pierwszą prelegentkę, panią profesor Joannę Rak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tytuł wystąpienia będzie Kontrola protestu online, wspieranie przez dziennikarzy mediów państwowych działań policji. Oddaję głos. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Czy mnie słychać? Czy wszystko jest w porządku z głosem? Tak, wszystko jest w porządku. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak wszyscy wiemy, podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa w Polsce, polski rząd wprowadził różnego rodzaju ograniczenia, między innymi poruszania się zgromadzeń czy uczestniczenia w obrzędach religijnych. No i jak wiemy, wprowadzenie tych ograniczeń w Polsce było przedmiotem kontestacji społecznej. A co więcej, poziom ten wzrastał wraz z wprowadzaniem tarcz antykryzysowych, co z kolei wywoływało antyrządowe protesty, takie jak na przykład strajk przedsiębiorców. Ta fala kontestacji społecznej została przeze mnie przeanalizowana i celem analizy było określenie mechanizmów delegitymizacji, które były stosowane przez dziennikarzy mediów państwowych, tutaj mam na myśli przede wszystkim TVP Info, i w jaki sposób ta delegitymizacja miała na celu pokazanie odmienności uczestników antyrządowych protestów od reszty społeczeństwa, czyli tutaj w jaki sposób dokonywana była taka ekskluzja, wyłączenie ze społeczeństwa polskiego uczestników tych protestów. I postaram się wyjaśnić, jakie były te mechanizmy delegitymizacji. Pokażę również, w jaki sposób była realizowana ta funkcja kontroli protestu, która tradycyjnie jest przypisywana policji, przez media państwowe, i pokażę, jak dziennikarze portalu informacyjnego weszli w tę rolę społeczną. Moje badanie przeprowadziłam z wykorzystaniem jakościowej analizy źródeł, analizy zawartości newsów publikowanych na portalu informacyjnym TVP Info w okresie pierwszej fali pandemii od marca do końca maja, czyli od wprowadzenia do zniesienia części ograniczeń w Polsce podczas tej pierwszej fali, i zastosowałam narzędzie w postaci znanego schematu klasyfikacyjnego mechanizmu delegitymizacji Daniela Bartala, później zmodyfikowanego przez Ciarę Wolpatę. I w ramach tego badania rozwiązałam problem badawczy dotyczący właśnie strategii delegitymizacji uczestników zgromadzeń publicznych stosowanych przez dziennikarzy w celu dyskredytacji oponentów politycznych i stworzenia wizerunku dobrego obywatela. Tutaj chcę podkreślić, że przeanalizowałam wszystkie materiały, które zawierały odniesienia do zgromadzeń publicznych, w tym protestów, demonstracji, manifestacji, pikiet, i następnie zidentyfikowałam te elementy materiałów, które dotyczyły uczestników tychże zgromadzeń publicznych, miały na celu stworzenie swoistego językowego obrazu tych uczestników. I
przechodząc już do prezentacji wyników tego badania, zaznaczam, że to nie był wizerunek statyczny, lecz w sposób istotny zmieniał się na przestrzeni tych 3 miesięcy. I o ile na początku pierwszej fali pandemii dominowała taka strategia segregowania uczestników zgromadzeń i ludzi, którzy nie zdecydowali się uczestniczyć w tych zgromadzeniach, to później można było zidentyfikować taką istotną zmianę w zakresie obrazowania. Niemniej jednak zacznijmy od tego marca 2020 roku. Otóż wówczas wszyscy, którzy uczestniczyli w antyrządowych protestach, zostali uznani przez dziennikarzy jako ci, którzy zagrażali bezpośrednio życiu i zdrowiu Polaków. Zostało podkreślone, że tak naprawdę w tych zgromadzeniach uczestniczyli nie ci, którzy byli bezpośrednio zainteresowani zmianą społeczną, czyli na przykład przedsiębiorcy, ale ludzie starsi, którzy znajdowali się w grupie ryzyka, byli bezpośrednio narażeni na zakażenie koronawirusem lub osoby bezrobotne. I tutaj w ocenie dziennikarzy byli to ci ludzie, którzy nie byli w stanie uszanować decyzji rządu, postępowali bezmyślnie i nie byli skorzy dostosować się do ograniczeń, które wszakże, jak dziennikarze zauważyli, były podejmowane dla dobra ogółu. I w tym samym czasie, w marcu, mniej było tych przejawów delegitymizacji, które odnosiły się do innych podmiotów podlegających delegitymizacji. Czyli tutaj ci uczestnicy zgromadzeń publicznych, którzy podlegali tym procesom delegitymizacji, byli ukazywani jako zwolennicy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, KOD-u, PO, Koalicji Obywatelskiej. Co więcej, były dokonywane swoiste charakterystyki uczestników protestu, no i tutaj ukazywano ich jako nieracjonalnych, niekulturalnych, agresywnych i bezmyślnych. I co ciekawe, tylko w tym okresie marca dziennikarze relacjonowali wypowiedzi polityków, którzy dokonywali dehumanizacji tych osób, które uczestniczyły w zgromadzeniach publicznych. No i tutaj według dziennikarzy i polityków mieli oni przypominać psy, bo jak wskazali, wyli, warczeli, skomleli i tak dalej. I pojawiło się też jedno nazwanie, dehumanizujące nazwanie uczestników protestu ufolutkami. Znacznie rzadziej pokazywano uczestników zgromadzeń jako wyrzutków, no i tutaj przede wszystkim to polegało na określaniu ich mianem szaleńców, mających szaleństwo w oczach, no i też wskazywano, że uczestnicy zgromadzeń byli tak niebezpieczni, że właściwie każdym swoim czynem stwarzali bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia zwykłych ludzi, którzy znaleźli się w pobliżu miejsca zgromadzenia. I tutaj to, co też warto podkreślić, o wiele ważniejsze były te określenia, o których wspomniałam, aniżeli posługiwanie się przy definiowaniu uczestników zgromadzeń publicznych etykietami politycznymi. Niemniej jednak, jeżeli te etykiety już występowały, to mówiono o lewicowych, lewicujących uczestnikach zgromadzeń. I tutaj zmiana istotnościowa, która nastąpiła, miała miejsce w maju. Wtedy też, jak pamiętamy, zostały wprowadzone dodatkowe ograniczenia i one tak wpłynęły na delegitymizację, że zaczęła dominować już strategia uznawania uczestników antyrządowych protestów jako przestępców organizujących i uczestniczących w nielegalnych zgromadzeniach. Czyli tutaj
znowu uczestnicy zgromadzeń byli przeciwieństwem dobrych obywateli, jednak istota przeciwstawienia sobie tych dwóch grup była zupełnie inna. Tutaj warto też podkreślić ten nowatorski wymiar kontroli protestu online, to znaczy dziennikarze portalu informacyjnego zaczęli wchodzić w rolę, która uprawniała ich, czy autouprawniała do roszczenia sobie prawa do orzekania, kto jest przestępcą, a kto nie jest przestępcą. I wówczas też protestujący zostali oskarżeni o naruszanie przepisów, które zostały wprowadzone z powodu stanu epidemii. Zostali oskarżeni o uczestniczenie w nielegalnych zgromadzeniach, niezakrywanie ust i nosa, obrażanie, szarpanie, atakowanie policjantów, nieutrzymywanie odpowiedniego dystansu, niszczenie mienia publicznego. No i tutaj wskazywano, posługiwano się takimi ogólnymi kategoriami jak absolutne naruszanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, naruszanie wielu ograniczeń. I to, co tutaj jest ważne, to dziennikarze portalu informacyjnego wykorzystywali oświadczenia policjantów do tego, żeby argumentować, że zgromadzenia nie były pokojowe i przybierały formę tak nazwanych przez dziennikarzy chuligańskich wybryków. Tutaj trzeba zaznaczyć, że według dziennikarzy protestujący oszukiwali opinię publiczną i manipulowali filmami po to, żeby dokonać delegitymizacji policjantów, którzy zabezpieczali zgromadzenia publiczne. I co tutaj jest też ciekawe, to, że w maju nie była stosowana dehumanizacja, o której wspomniałam, omawiając poprzedni okres. I interpretuję to jako zmianę w zakresie poczucia statusu zgromadzeń publicznych. No i tutaj o ile w tym wcześniejszym okresie mogliśmy mówić o takim swoistym symbolicznym przejawie bezsilności w zakresie wyłączania przeciwników politycznych z kategorii swoich, no to wraz z wprowadzeniem nowych ograniczeń to poczucie bezsilności zniknęło, pojawiły się nowe sposoby delegitymizowania uczestników zgromadzeń. Sama charakterystyka cech także się pojawiła w tym drugim okresie, to znaczy w maju. Niemniej jednak tutaj była wykorzystywana przede wszystkim do obwiniania uczestników zgromadzeń o wykorzystanie przez policję siły fizycznej i eskalowania konfliktu. No tutaj też były powtarzane te sformułowania dotyczące tego, że uczestniczą w zgromadzeniach publicznych nie te osoby, które mają motywację do manifestowania woli zmiany sytuacji społecznej. Podsumowując, chcę wskazać, że podczas tej pierwszej fali pandemii protestujący zostali faktycznie wykluczeni ze wspólnoty obywateli na podstawie udziału w nielegalnych zgromadzeniach i przemocy stosowanej przeciwko funkcjonariuszom policji. I o ile w pierwszym okresie te wypowiedzi dziennikarzy były w dużym stopniu emocjonalne i zwracały uwagę na negatywne cechy, na dane negatywne cechy protestujących i ich delegitymizację i stygmatyzację na tej podstawie, to później te kwestie związane z delegitymizacją na podstawie kreowania uczestników zgromadzeń jako przestępców dominowały, bo tutaj to uczestniczenie w zgromadzeniu oznaczało naruszanie licznych restrykcji nałożonych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. I tutaj też trzeba podkreślić, że spójne dla całego okresu pierwszej fali było ukazywanie przez dziennikarzy działalności protestacyjnej jako wyjątkowo lekceważącej i podkreślanie, że nie ma publicznej zgody na łamanie prawa
Tutaj to było też istotne, że to byłby manifest spójny z przekazem ze strony policji, no i też pokazuje tę współpracę na polu delegitymizacji pomiędzy mediami państwowymi a policją. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Jeżeli będą jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dziękujemy bardzo za ciekawe wystąpienie. Jeśli chodzi o pytania, to w części dyskusyjnej po pierwszym panelu będzie możliwość zadania pytań naszym prelegentkom i prelegentom. Też do osób oglądających naszą transmisję na Facebooku możecie Państwo zadawać pytania w komentarzach na transmisji i jest taka możliwość, że przeczytam po prostu pytania. Drugim naszym prelegentem w tym panelu jest pan Maciej Skrzypek, również z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wystąpienia to Ograniczenie wolności prasy w Hiszpanii jako środek demokracji opancerzonej. Oddaję głos. Dziękuję Pani Martyno bardzo. Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę dzisiaj wziąć udział w tym wydarzeniu. Ja zabiorę Państwa, przeniosę Państwa z Polski do równie pochmurne dzisiaj Hiszpanii i będziemy rozmawiać. Chciałbym Państwu przedstawić wyniki badań, jakie prowadziłem we współpracy z profesorem Przemysławem Osiewiczem, również z naszego wydziału. Mam tą przyjemność zajmować się kategorią demokracji opancerzonej przy ogromnym wsparciu mojej przedmówczyni. Stąd też dzisiaj moja ta obecność tutaj, by zaprezentować Państwu te wyniki badań, które przeprowadziliśmy już ponad rok temu. Pozwolę sobie dla pewnej przejrzystości tego, o czym będę mówił, skorzystać z prezentacji, którą przygotowałem na dzisiejsze spotkanie. Ja, proszę Państwa, nie jestem medioznawcą. Ja zajmuję się szeroko pojętą teorią demokracji. W ramach swoich studiów własnych korzystam z kategorii teoretycznej, jaką jest demokracja opancerzona. I chciałbym Państwu pokazać, jak dla kogoś, kto zajmuje się teorią demokracji, systemami demokratycznymi, użyteczne może być badanie wolności prasy i dynamika zmian w tym zakresie w kontekście wspomnianego już na pierwszym wykładzie inauguracyjnym przez profesora Szymona Osowskiego kryzysu demokracji liberalnej, które bez wątpienia należy powiązać z kryzysem wolności prasy i z ograniczeniami wolności prasy. To będzie taki leitmotiv mojego dzisiejszego wystąpienia. Stąd przechodząc już, by zaprezentować Państwu pokrótce te pytania badawcze, ale także cele, jakie postawiliśmy sobie z profesorem Osiewiczem, formując, konstruując nasze badanie, to chcieliśmy wskazać różnice, jakie występują między poziomem deklaratywnym, przez jaki rozumiemy ustawodawstwo krajowe Hiszpanii, a praktyczną ochroną wolności prasy w latach 2008-2017. Te cezury czasowe nie są tu przypadkowe, bo rozpoczynaliśmy swoje badanie w momencie rozpoczęcia kryzysu ekonomicznego właśnie w roku 2008, a rok 2017, dlatego że jest to ostatni rok, kiedy pojawił się rozbudowany raport wspomniany właśnie przez profesora Osowskiego dwa dni temu organizacji Freedom House, Freedom of the Press, na podstawie których mogliśmy dotrzeć do jakościowych źródeł i powołać się właśnie po to, by zweryfikować ten poziom praktycznej ochrony wolności prasy. Postawiliśmy sobie też następujące pytania badawcze, to znaczy jakie ograniczenia wolności stosowano w tych latach, do jakich zmian doszło na płaszczyźnie ustawodawstwa krajowego i wreszcie jaka była dynamika zmian. I pokusiliśmy się o sformułowanie hipotezy, którą następnie potwierdziliśmy, że zmiany w zakresie prawnej ochrony wolności prasy wpłynęły na faktyczny poziom wolności prasy, a Hiszpania jednocześnie przyjęła cechy charakterystyczne dla demokracji opancerzonej. By właśnie Państwu przybliżyć samą kategorię demokracji opancerzonej, pozwolę się odwołać do dwóch elementów, to znaczy demokracja opancerzona to kategoria, która podejmuje tak zwany democracy dilemma, to znaczy ile wolności w demokracji należy zostawić tym, którzy kontestują podstawy, zasady, a także wartości demokratyczne. I demokracja opancerzona dostarcza nam odpowiedzi na to pytanie następujące, to znaczy pewne wolności i prawa można ograniczyć ze względu na to, by chronić podstawowy cel demokracji, jakim jest jego przetrwanie. Czyli demokracja może przetrwać i musi przetrwać dzięki zastosowaniu określonych środków. Ojcem studiów nad demokracją opancerzoną był niemiecki prawnik i politolog Karl Lawenstein, który w okresie międzywojennym sformułował właśnie tą definicję czy termin kategorii demokracji opancerzonej i wyjaśnił, jak on ją rozumie.
On zakładał, że demokracja opancerzona musi by zwalczyć swoich wrogów, musi być wyposażona w środki, które mu tego pozwolą. Do takich środków zaliczał na przykład prawne rozwiązania ograniczające wolność prasy. Dla mnie demokracja opancerzona i we współczesnych badaniach rozumiana jest ona jako pewna zdolność, a także własność demokracji liberalnej. Zdolność do likwidowania zagrożenia poprzez ograniczenie pewnych praw i wolności dla tej grupy, która właśnie kontestuje podstawy systemu demokratycznego. Przechodząc dalej, chciałbym Państwu pokrótce przedstawić ten poziom deklaratywny, czyli to, jak na poziomie ustawodawstwa krajowego chroniona jest wolność prasy właśnie w Hiszpanii. Hiszpania to nieprzypadkowe państwo, którym się zajęliśmy, dlatego że możemy śmiało powiedzieć, że od 10 już lat Hiszpania przechodzi znaczące zmiany w strukturze politycznej i społecznej, właśnie będące następstwem kryzysu ekonomicznego, który wyjątkowo dotkliwie odcisnął swoje piętno na społeczeństwie hiszpańskim, które doprowadziły do znaczących zmian właśnie w strukturze społecznej i politycznej tego państwa. Podstawowym aktem, jak Państwo pewnie zakładacie, jest, jak pewnie Państwo możecie się domyślać, jest właśnie Konstytucja Hiszpanii, która w artykule 20 gwarantuje ochronę praw i wolności słowa i do tego, by tą wolność słowa móc realizować w każdej formie, także w formie prasy drukowanej. Konstytucja Hiszpanii zapewnia także każdemu obywatelowi dostęp do informacji publicznej. Główną ustawą regulującą wolność prasy, ale także innych mediów hiszpańskich jest ustawa z 1966 roku. Ona potwierdza wolność prasy, zakazuje stosowania cenzury, a także wskazuje, że wszelkie restrykcje w zakresie wolności prasy mogą być stosowane w przypadku zagrożenia monopolizacją mediów Hiszpanii bądź w przypadku rozpowszechniania informacji fałszywych. W tym okresie, którym my analizowaliśmy, dochodziło do nowelizacji niektórych ustaw bądź uchwalania nowych aktów prawnych, które także pośrednio lub bezpośrednio wpływały na wolność prasy w Hiszpanii. I takim jednym z aktów jest chociażby ustawa o dostępie do informacji publicznej z 2013 roku, w której wskazano jasno, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej może zostać zastosowane wtedy, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo narodowe, kiedy racja stanu jest zagrożona i zagrożone jest prawidłowe funkcjonowanie administracji publicznej. Kolejną ustawą w tym okresie przez nas zbadanym wartą uwagi jest nowelizacja ustawy o ochronie własności intelektualnej z 2014 roku, w której wskazano, że po pierwsze wolność prasy może być ograniczona w przypadku znaczącego naruszenia własności intelektualnej, a także przewidziano w tej ustawie dotkliwe kary, bo mówimy tutaj o karach rzędu 60-150 tysięcy euro. I ostatnią ustawą, którą może na końcu szerzej opowiem, jest ustawa znowu, która pośrednio ogranicza wolność prasy w Hiszpanii. Była ustawa z 2015 roku o bezpieczeństwie narodowym, ponieważ ona wskazała tam, że jedną ze sfer, którą należy poddać kontroli, by zapewnić ład, porządek międzynarodowy i bezpieczeństwo obywateli, a także ich mienie, jest właśnie sfera wolności, sfera prasy czy przekazu publicznego. Stąd też wielu aktywistów, czy właśnie wspomniani, do których później przejdę, autorzy raportów międzynarodowych w zakresie wolności prasy wskazywali, że była to ustawa kneblująca usta dziennikarzom, ponieważ ona w znaczący sposób ograniczała właśnie dostęp do informacji publicznej, ale także przekładała się na pewien stopień cenzury, dlatego że nie wszystkie informacje zgodnie z postanowieniami tego aktu prawnego mogły być publikowane przez dziennikarzy. Więc to pokrótce ten poziom deklaratywny, starałem się go Państwu przedstawić. Jeżeli chodzi natomiast o raporty Freedom House, to Freedom House w tym właśnie okresie publikował raporty dotyczące właśnie wolności prasy, Freedom of the Press, gdzie państwa poddane analizie dzielił na trzy grupy: wolne, częściowo wolne, jakbyśmy tłumaczyli dosłownie z języka angielskiego, niewolne pod względem wolności prasy. I tak w 2008 roku Hiszpania uzyskała status państwa wolnego w zakresie wolności prasy. Jednak autorzy tego raportu wskazali wtedy, w takim bardzo krótkim raporcie, że
dochodzi do nadużyć wolności słowa, szczególnie w przestrzeni internetu. I tutaj odwoływano się chociażby do antysemickich wpisów w mediach społecznościowych, które nawoływały do nienawiści. Wtedy też przyznano wartość 23 wolności prasy w Hiszpanii. Od 0 do 30 mamy właśnie państwa wolne, stąd też możemy zaklasyfikować Hiszpanię w tym okresie jako państwo wolne. Kolejny rozbudowany raport ukazał się w roku 2011, w którym autorzy wskazali jasno, że wpływ kryzysu, że kryzys ekonomiczny z roku 2008 znacząco wpłynął na zmiany w strukturze właścicielskiej mediów hiszpańskich. Zezwolono wtedy na posiadanie przez jeden podmiot więcej niż jednego tytułu medialnego. Jednocześnie doszło do spadku przychodów mediów z tytułu reklam, co właśnie było konsekwencją kryzysu ekonomicznego. Zatem dochodziło do znaczących przemian w zakresie struktury własnościowej, a także do kondycji finansowej tych mediów. W 2012 roku autorzy raportu Freedom of the Press alarmowali o przemocy stosowanej wobec dziennikarzy, o utrudnieniach w zakresie zadawania chociażby pytań na konferencjach prasowych, które poprzedzały wybory samorządowe w 2011 roku w Hiszpanii. Dziennikarze musieli występować wtedy o zgodę na zadanie pytania przed konferencją. Z kolei w roku 2013 podkreślono po raz kolejny wpływ kryzysu ekonomicznego na kondycję hiszpańskich mediów, wskazując tutaj jasno, że część dziennikarzy porzuciło swoją dotychczasową pracę i swój warsztat dziennikarski ze względu na antyrządowe, czy jakbyśmy powiedzieli, artykuły, które krytykowały bezpośrednio politykę antyoszczędnościową rządu. Część dziennikarzy straciło pracę, a także doszło w 2012 roku do znaczących przemian w wyłanianiu szefa hiszpańskiej komisji, która zajmuje się radiem i telewizją, to znaczy parlament hiszpański uzyskał możliwość wyłaniania szefa tej organizacji RTVE zwykłą większością. Wcześniej była to większość 2/3, stąd doszło do znaczących, mogło dojść do znaczących nadużyć w zakresie wyłaniania szefa tej organizacji odpowiedzialnej właśnie za rynek mediów w Hiszpanii. Rok 2014, w tym roku autorzy projektu wskazują na postępującą tabloidyzację mediów w Hiszpanii, to znaczy dziennikarze hiszpańscy odchodzą od swojej profesji, od swojego warsztatu badawczego na rzecz treści, które byśmy cię nazywali clickbaitowymi, które mają tworzyć, generować większe zyski, a niekoniecznie być treściami merytorycznymi. Rok 2015 to alarmujące informacje o zatrzymaniu 21 dziennikarzy, którzy brali udział w aktywnych dyskusjach na forach publicznych. Wtedy stwierdzono, że wykorzystując oni serwis Twitter, nawoływali do nienawiści i przemocy. Natomiast ostatni raport, który ukazał się w tak rozbudowanej formie, potwierdzał przypadki przemocy wobec dziennikarzy. Dla przykładu 5 hiszpańskich dziennikarzy, którzy brali udział w protestach pokojowych, zostało właśnie spacyfikowanych przez funkcjonariuszy policji. No i w ostatnim raporcie wskazano właśnie, że ta ustawa o bezpieczeństwie, o której wspomniałem przed chwilą, nakładała surowe, jej postanowienia były wykorzystywane do tego, by nakładać surowe kary finansowe na dziennikarzy, którzy nie stosowali się chociażby do zaleceń policji w czasie demonstracji. By Państwu pokazać tą dynamikę zmian w zakresie praktycznej ochrony, czy tej faktycznej ochrony wolności prasy, możemy powiedzieć, że Hiszpania od roku 2008 do roku 2017 przeszła od systemu wolnego do częściowo wolnego, na granicy wolnego i częściowo wolnego. By usmysłowić może jeszcze bardziej to znaczące przemiany w zakresie struktury, kondycji finansowej mediów hiszpańskich, przywołam taką statystykę, że tylko od roku 2008 do 2014 w Hiszpanii zamknięto 364 tytuły prasowe, a ponad 12 tysięcy dziennikarzy straciło pracę, z czego wskazuje się, że około 2 tysięcy to były zwolnienia ze względu właśnie na te antyrządowe publikacje krytykujące politykę oszczędnościową. Czas dobiega końca, stąd proszę Państwa, chciałbym przedstawić najważniejsze wnioski płynące z naszego badania. Po pierwsze,
Hiszpańskie ustawodawstwo w zakresie ochrony wolności prasy spełnia standardy międzynarodowej ochrony wolności słowa i prasy, jednak te podstawy funkcjonowania należy uznać za anachroniczne, bo muszą się Państwo zgodzić ze mną, że ustawa z 1966 roku, mimo swoich częstych nowelizacji, no jednak nie odpowiada, gdyby zajrzeć dogłębnie do jej zapisów, to ona nie odpowiada współczesnym wyzwaniom, jakie stoją przed prasą i mediami. Możemy określić, że dynamika tych zmian w ustawodawstwie krajowym była niska w analizowanym przez nas okresie. No i kryzys ekonomiczny z roku 2008 miał tam kluczowy wpływ na hiszpański rynek medialny, a same zagrożenia wolności prasy wynikały zarówno z decyzji elit rządzących, ale także chociażby z zapisów ustaw implementowanych w badanym okresie. I ten rok 2013 jest takim okresem przełomowym i ta kondycja mediów hiszpańskich do dzisiaj jest silnie powiązana z kondycją gospodarczą kraju. Zatem w zakresie wolności prasy Hiszpania przyjęła cechy demokracji opancerzonej, jednocześnie osłabiając niezależność tych mediów. Szanowni Państwo, ja serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Gdybyście Państwo chcieli coś więcej przeczytać o naszym badaniu, zajrzeć do artykułu, który powstał, a także dowiedzieć się więcej na temat całego naszego badania, to zapraszam Państwa na wskazany przeze mnie adres. Serdecznie Państwu dziękuję i czekam na pytania w części dyskusyjnej. Dziękujemy bardzo Panie Macieju. Przechodzimy dalej. Kolejną naszą prelegentką będzie Pani Weronika Knopska z Akademii Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni, jak również przewodnicząca Forum Młodych Dyplomatów, z wystąpieniem Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu ruchów obywatelskich na przykładzie ogólnopolskiego strajku kobiet. Oddaję głos Pani Weroniko. Dziękuję bardzo. Już udostępniam prezentację. Mam nadzieję, że wyjdzie. Tylko proszę o informację, czy ją widać, czy nie. Tak, i już widzimy prezentację. Wspaniale. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję za zapowiedź. Tak jak Martyna powiedziała, dzisiejsza prezentacja będzie dotyczyła roli mediów społecznościowych w kształtowaniu ruchów obywatelskich na przykładzie ogólnopolskiego strajku kobiet. Ostatnie 20 lat cyfryzacji diametralnie zmieniło rzeczywistość międzynarodową. Rozpowszechnienie mediów społecznościowych ma wpływ tak naprawdę na wszystko, od życia osób fizycznych po pracę wielkich korporacji. Cyfryzacja i media społecznościowe zmieniły sposób, w jaki informacje są przekazywane opinii publicznej. Od czasu wynalezienia internetu drastycznie spadły koszty nagrywania i rozpowszechnienia informacji, a także rozpoczął się stabilny wzrost liczby dziennikarzy obywatelskich, blogerów i działaczy internetowych, a więc rola nowych mediów jest ważniejsza niż kiedykolwiek. W ciągu ostatnich 10 lat media społecznościowe stały się nie tylko jednym z najważniejszych źródeł informacji i narzędzi komunikacji, ale jednym z najważniejszych narzędzi kreowania ruchów społecznych. Równolegle z rewolucją informacyjną możemy zaobserwować znaczące zmiany w działaniach ruchów społecznych. Badacze dziedziny, tacy jak Antony Giddens, wskazują, że dzisiejsza działalność polityczna przybiera formę grupowych akcji, mających na celu forsowanie zbiorowych interesów lub dążenie do wspólnego celu, prowadzonych poza sferą ustanowionych instytucji. Nowe ruchy społeczne charakteryzują się umożliwiającym ponadlokalne działania usieciowieniem przez wykorzystanie nowych mediów oraz zbiorową tożsamość dotyczącą orientacji na działania. Szerokie wykorzystanie cyfrowych mediów społecznościowych przez podmioty ruchu społecznego jest pojawiającym się trendem, który restrukturyzuje dynamikę komunikacji protestu społecznego i jest powszechnie uznawany za przyczyniający się do udanych mobilizacji ostatnich ruchów. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego w sferze cyber stanowi niezaprzeczalny fakt. Można wymienić wiele przykładów tego zjawiska na całym świecie. W Polsce doskonałym przykładem roli, jaką media społecznościowe odgrywają w kształtowaniu ruchów obywatelskich, jest ogólnopolski strajk kobiet. Niniejsza praca będzie stanowiła analizę ruchu społecznego, jakim jest ogólnopolski strajk kobiet, w kontekście wpływu, jaki media społecznościowe wywarły na powstanie i funkcjonowanie ruchu. I tak oto myślę, że najlepiej będzie zacząć nasze rozważania od tego, co właściwie rozpoczęło całą inicjatywę ogólnopolskiego strajku kobiet. I początki tego ruchu, który się przerodził w późniejszym czasie w ogólnopolski strajk kobiet, można zaobserwować pod koniec marca 2016 roku, kiedy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wpłynął wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji, której celem było wprowadzenie całkowitego zakazu przerywania ciąży oraz penalizacja aborcji w Polsce.
Wydarzenie to spotkało się niemal z natychmiastową reakcją społeczną w sferze mediów społecznościowych, ponieważ już 1 kwietnia 2016 roku na platformie Facebook powstała strona Dziewuchy Dziewuchą, która w ciągu zaledwie kilku godzin zgromadziła kilka tysięcy internautów. W kolejnych dniach zaczęły powstawać lokalne grupy związane z tą inicjatywą, a także pierwsze demonstracje zainicjowane w mediach społecznościowych. Wkrótce również zaczynają się pojawiać pierwsze akcje społecznościowe związane z tym ruchem, takie jak na przykład trudny okres dla rządu, czy wyślij wieszak pani premier, polegający na indywidualnym wyrażeniu swojego sprzeciwu wobec prób ingerowania w najbardziej intymne sfery życia w Polsce. I kolejne miesiące obfitują w akcje protestacyjne w całej Polsce, inicjowane właśnie w mediach społecznościowych. Punkt zwrotny stanowi wrzesień 2016 roku, kiedy po pierwszym czytaniu projektów inicjatyw obywatelskich Stop Aborcji oraz Ratujmy Kobiety, proponujących zmiany zapisów prawnych regulujących dostęp do przerywania ciąży, w trakcie 26 posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej odrzucono projekt o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiet. W tym samym czasie powstaje akcja społecznościowa hashtag Czarny Protest, zainicjowana przez działaczkę partii Razem, w ramach której w serwisach społecznościowych pojawiają się tysiące zdjęć z hashtagiem Czarny Protest. 24 września natomiast 2016 roku oczywiście, Krystyna Janda publikuje w serwisie Facebook post, w którym zamieszcza artykuł przypominający o strajku islandzkich kobiet w 1975 roku, wyrażając wątpliwość, że tego typu akcja mogłaby się zakończyć powodzeniem. W odpowiedzi na ten post w demonstracjach, które wciąż trwają w całej Polsce, akurat we Wrocławiu, aktywistka Marta Lempart wzywa do ogólnopolskiego strajku kobiet w dniu 3 października. I tak oto praktycznie natychmiast w portalu Facebook powstaje fanpage ogólnopolskiego strajku kobiet i akcja błyskawicznie przeradza się w ogólnopolski ruch o charakterze antyrządowym, do którego dołączali również mężczyźni, nie tylko kobiety. I w ciągu jednej doby do wydarzenia ogólnopolskiego strajku kobiet dołączyło blisko 100 tysięcy osób. Na stronie wydarzenia zawiązują się lokalne komitety oraz wypracowywana jest ogólnopolska formuła wydarzenia planowanego na 3 października. Tak oto tutaj Państwo widzą, niestety nie udało mi się dojść bezpośrednio do posta Krystyny Jandy, który na dobrą sprawę spowodował powstanie ogólnopolskiego strajku kobiet, jednakże pozwoliłam go sobie tutaj zacytować. I 3 października odbywa się tak naprawdę bezprecedensowe wydarzenie, ponieważ na ulicę, nie tylko w Warszawie, ale w 147 miejscowościach w całej Polsce oraz w wielu miastach, bodajże w ponad 60 miastach za granicą, prowadzona jest ogólnopolska akcja abstencyjna. Tysiące kobiet i mężczyzn ubranych na czarno wychodzi na ulicę, żeby protestować przeciwko ustawie Stop Aborcji. Według badania CBOS Polacy o prawach kobiet w czarnych protestach i prawie aborcyjnym przeprowadzonych w dniach 4 do 13 listopada 2016 roku o czarnych protestach słyszało 90% badanych, a co szósta Polka ubrała się tego dnia na czarno. Proces poparło 58% Polek i Polaków i również protesty zakończyły się sukcesem, co też jest bardzo ważne dla całej tej sytuacji, ponieważ już 6 października Sejm większością głosów odrzuca projekt Stop Aborcji. I proces formowania się ruchu społecznościowego w odpowiedzi na ustawę Stop Aborcji pokazuje znaczenie nowych mediów jako podstawowego środka komunikowania się między osobami tworzącymi nowe ruchy społeczne. Poprzez wewnętrzną komunikację i zewnętrzną działalność stały się one głównym narzędziem działania ruchu. Z perspektywy teorii ruchów społecznych istotny jest wniosek, że czarne protesty i ogólnopolski strajk kobiet rozwijały się zgodnie z nową logiką działania ruchów społecznych, które dzięki wykorzystaniu nowoczesnej komunikacji i mediów społecznościowych stają się całkowicie zdecentralizowane. Jednocześnie specyfika internetu sprawia, że działania podejmowane przez aktywistki i aktywistów są bardziej dostępne, nie wymagają dodatkowych zasobów, takich jak środki finansowe czy dostęp do mediów. Manuel Castells, który jest jednym z czołowych badaczy usieciowionych ruchów obywatelskich, podkreśla, że ich siłą jest budowanie zaangażowania wokół stałych i sformalizowanych organizacji, aktywizowanie jednostek do działań skierowanych w obronie wartości i praw w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe na poziomie systemowym. Często powodem zawiązania ruchu sieciowego jest konkretne wydarzenie budzące silną reakcję społeczną i powszechny sprzeciw.
No i jak Państwo widzą, ogólnopolski strajk kobiet stanowi doskonały przykład usieciowionego ruchu obywatelskiego. W ostatnich latach pojawiły się również analizy porównujące kobiecą mobilizację przeciwko zaostrzeniu prawa w kwestii aborcji do innych masowych protestów, na przykład protestów Solidarności w latach 80. Na podobieństwo czarnych protestów do wczesnej Solidarności z początku lat 80. wskazuje pani Ewa Majewska, rozwijając koncepcję słabego oporu jako repertuaru działań, które mogą podejmować grupy społeczne marginalizowane, by przekształcić znaczenie demokratycznych ideałów i praktyk. Zdaniem pani Majewskiej, rozproszenie terytorialne oraz organizacyjne kobiecych działań prowadzonych w 2016 roku umożliwiało łatwe włączenie się w działania przez nieheroiczne akty protestu, jak chociażby ubranie się na czarno, zaangażowanie się w mediach społecznościowych czy udział w demonstracjach, co pozwoliło przełamać to poczucie bezradności i wywalczyć miejsce w przestrzeni publicznej temu ruchowi. Media społecznościowe pozwalają nam na zaangażowanie w akcje protestacyjne bez wychodzenia w domu, zwiększając zasięgi akcji protestacyjnych w niespotykany dotąd sposób, bo jak Państwo są w stanie zauważyć z tego, co do teraz powiedziałam, naprawdę zasięgi postów protestacyjnych w kilka godzin docierały te posty do kilkudziesiąt tysięcy osób, zwiększając zainteresowanie protestami i sprawiając, że tak naprawdę na całym świecie trwały protesty związane z ogólnopolskim strajkiem kobiet i trwają do teraz. W kolejnych latach po wydarzeniach 3 października 2016 roku ogólnopolski strajk kobiet organizował liczne akcje i protesty w całej Polsce, dołączył do akcji MeToo. Natomiast 16 maja 2017 roku ogólnopolski strajk kobiet, czyli nieformalna jeszcze wtedy organizacja odpowiedzialna za organizację demonstracji od października 2016 roku, otrzymała nagrodę European Citizenship Award 2017 w kategorii Active Citizens Initiative of the Year. Generalnie w kolejnych latach w dalszym ciągu obserwowaliśmy akcje ogólnopolskiego strajku kobiet zarówno w mediach społecznościowych, jak i akcje protestacyjne zainicjowane w mediach społecznościowych. Jednakże kolejną rewolucję w podejściu do protestowania przyniosła pandemia i kolejną rewolucję w funkcjonowaniu także ogólnopolskiego strajku kobiet, ponieważ wiosną 2020 roku, w czasie pandemii COVID-19, pod obrady Sejmu wrócił obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję. Pierwszy czytanie projektu zaplanowano na 15 kwietnia, jednakże ze względu na obostrzenia związane z przebywaniem w przestrzeni publicznej nie można było zorganizować kolejnej demonstracji przypominającej tą z 3 października 2016 roku. I z tego powodu grupa organizacji, w tym Ogólnopolski Strajk Kobiet, utworzyła wydarzenie na Facebooku i generalnie w mediach społecznościowych, ponieważ to potem było kontynuowane także między innymi na Twitterze. Odrzuć projekt Godek, zaapeluj do posłów i posłanek. I rozpoczęła się fala kolejnych protestów odbywających się wyłącznie w strefie cyber, dotyczących, do których dołączały tysiące osób, rozpoczęło się wysyłanie maili do posłów, rozpoczęły się akcje protestacyjne, zaczęły się pokazywać pierwsze nakładki na zdjęcia profilowe, tak jak Państwo tutaj mogą zobaczyć, moje akurat zdjęcie profilowe. Niestety nie ma statystyk, ile osób dokładnie wzięło udział w tej formie protestu właśnie poprzez solidaryzowanie się z protestującymi właśnie w mediach społecznościowych. Jednakże są to tysiące osób w całej Polsce, którzy udostępniali grafikę, którą Państwo tutaj widzą, Oli Jasionowskiej, właśnie dotyczącą protestów ogólnopolskiego strajku kobiet. I to hasło to jest wojna, które jest wzięte bezpośrednio z tytułu książki Klementyny Suchanow. I jak Państwo widzą, współcześnie dalej trwają kolejne demonstracje i kolejne akcje organizowane właśnie w strefie cyber. I niewątpliwie gigantyczna jest rola mediów społecznościowych w kształtowaniu ruchów obywatelskich, co doskonale pokazuje nam strajk kobiet. I ja sądzę, że w przyszłych latach będziemy w dalszym ciągu obserwowali tą tendencję, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany, jakie wprowadziła nam pandemia,
kiedy faktycznie mnóstwo rzeczy nam się przeniosło do strefy cyber. Większość organizacji funkcjonuje, tak jak na przykład Forum Młodych Dyplomatów, funkcjonuje w oparciu o wydarzenia online i również ruchy społeczne i kolejne protesty przenoszą nam się do strefy cyber. Coraz większe zasięgi są właśnie przez to budowane i nie sądzę, żeby możliwe było w ogóle całkowite odejście od mediów społecznościowych i od protestowania właśnie w ten sposób w przyszłości, ponieważ jesteśmy świadkami rewolucji ruchów społecznych, rewolucji w ich funkcjonowaniu, w ich zasięgach, w różnych formach aktywności, które również są w to włączane. I myślę, że ta tendencja jest jak najbardziej pozytywna, tak jak widzimy wiele przykładów jednak zagrożeń ze strony mediów społecznościowych, tak uważam, że powinniśmy naprawdę docenić te narzędzia właśnie w kontekście aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, aktywności różnych grup społecznych i właśnie tworzenia się ruchów obywatelskich, ponieważ jest to po prostu niesamowite i uważam, że naprawdę powinniśmy z dużą uwagą śledzić to, co się dzieje dalej właśnie w kontekście wpływu mediów społecznościowych na ruchy obywatelskie. I również myślę, że każdy z nas powinien się zastanowić, jak faktycznie zmieniła się nasza aktywizacja, jak zmieniła się nasza aktywność społeczna wraz z nastaniem mediów społecznościowych. Więc tym samym bardzo dziękuję za możliwość zaprezentowania mojej pracy w dniu dzisiejszym i wysłuchania mojej pracy i oczywiście odpowiem na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Pani Weroniko. Przechodzimy do kolejnego wystąpienia i będzie to Pani Olga Dwarecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł wystąpienia: Rozwój mediów niepaństwowych na Białorusi i wpływ na powstanie społeczeństwa obywatelskiego. Oddaję głos. Dzień dobry. Też przygotowałam prezentację, bo wyglądało moje wystąpienie atrakcyjnie, więc chwilkę załaduję. A czy już jest widoczne? Tak, jest widoczne. Dobrze. Na początku chciałabym podziękować organizatorom za możliwość uczestnictwa w danej konferencji i chciałabym przedstawić Państwu bardzo ważny temat. Na dzisiaj to rozwój mediów niepaństwowych na Białorusi i wpływ tych mediów na powstanie społeczeństwa obywatelskiego. Już nikogo nie dziwię, że temat o wydarzeniach na Białorusi nie schodzi z nagłówków gazety i z debaty międzynarodowej. Też z ostatnich wiadomości wiemy, że Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na największe firmy białoruskie, więc moim zdaniem ważną rolę w kształtowaniu takich decyzji, jak i kształtowaniu opinii publicznej na Białorusi, tak i za granicą, odgrywają media, a właśnie te media niepaństwowe, które przedstawiają rzeczywistą sytuację na Białorusi, nie propagandową, jak to robi media państwowe, i przedstawiam wszystko, co się dzieje po tę stronę granicy. A przed tym, jak przejść do omówienia samych mediów niepaństwowych i rozwoju tych mediów, chciałabym przedstawić warunki, w których właśnie teraz działają i pracują media niepaństwowe. Według ostatnio podanej informacji obrońców praw człowieka na Białorusi 357 więźniów otrzymali status więźniów politycznych, a od początku prezydenckiej kampanii wyborczej wszczęto ponad 1000 spraw karnych przeciwko protestującym, także i dziennikarzom, biznesmenom i wszystkim, którzy przeciwni dzisiejszej władzy i torturowaniu przez władze zwykłych obywateli. I z tej liczby wszczęto
ponad 1000 spraw, jak mówiłam, i obecnie, ważne podkreślić, trwa postępowanie sądowe nad oponentem Łukaszenki, Wiktorem Bobaryką, któremu grozi do 15 lat pozbawienia wolności. I za cały czas protestów liczba zatrzymanych osób przekroczyła 30 tysięcy. Co dotyczy pracy dziennikarskiej, ostatnio Białoruś przyznana najbardziej niebezpiecznym krajem w Europie dla dziennikarzy, a tak wskazała organizacja Reporterzy bez granic. Od początku kampanii wyborczej 10 dziennikarzy zostali zatrzymani i wobec nich wszczęto postępowanie karne. Tutaj zamieściłam na slajdzie zdjęcie trzech dziennikarek, które przyznane więźniami politycznymi. Z prawej strony jest dziennikarz portalu Tutbaj Katarzyna Borysiewicz, która została zatrzymana w związku z ujawnieniem tajnej informacji lekarskiej dotyczącej śmierci Romana Bandarenko, który zmarł po pobiciu siłami białoruskimi w cywilu. I z pośrodku i z lewej strony to Katarzyna Bachwała i Daria Czulcowa, dziennikarki portalu i kanału Belsat, które otrzymały 2 lata więzienia za transmisję na żywo z placu Zman w Mińsku. I z ostatnich takich przykrych wiadomości, na końcu maja został zatrzymany Andrzej Poczobut. To białoruski i polski dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi. I jemu postawiono takie zarzuty, zarzuty podgrzewania do nienawiści na tle narodowościowym. Ale nie zważając na te wszystkie prześladowania, pozbawienia wolności i presję ze strony władz białoruskich, media niezależne nadal działają i przedstawiają prawdziwą informację jak Białorusinom, tak i społeczeństwu międzynarodowemu, ponieważ tylko te media mogą przekazać rzeczywistość i więc rozumieją swoją rolę i swoją misję. A następnie krótko przedstawię media niepaństwowe i chciałabym zacząć z znanego portalu, portal Tutbaj, który działa od 2000 roku. Jego siedziba znajduje się w Mińsku i od samego początku przedstawiał prawdziwą informację ze wszystkich protestów o torturowaniu zwykłych obywateli i o tym, jak naciska władza państwowa na dziennikarzy, na biznesmenów i na pozostałe społeczeństwo. I na początku 2021 roku Tutbaj był pozbawiony statusu media przez sąd państwowy, ale nie patrząc na to, ten portal nadal pracuje, ale bez statusu media i przedstawia wszystkie wiadomości z kraju i zagranicy. I tak zwana presja ze strony władzy tutaj się nie udała. A następnie to nasza Niwa. Nasza Niwa wcześniej była gazetą, a teraz też jest portalem informacyjnym. Też odzwierciedla interesy społeczeństwa białoruskiego, a nie państwa. I co ważne, zwraca uwagę na historię, kulturę i sztukę białoruską i swoje artykuły wydaje w języku białoruskim. A następny portal to portal Kuku. Też był najpierw platformą o kulturze, o znanych ludziach z Białorusi. Przedstawiał aktualne wydarzenia kulturalne, opowiadał o znanych miejscowościach, gdzie można pojechać, tak znać, popatrzeć na piękne miejsca, ale po wydarzeniach, po wyborach latem na Białorusi też zmieniły swoją taktykę i zaczęły pisać o wszystkich protestach, o torturach i o wszystkich zatrzymanych osobach.
I w związku z tym władza państwowa zaczęła też naciskać na ten portal i główny redaktor został zatrzymany. A dziennikarze wyjechali za granicę i teraz pracują za granicą i nadal ten portal działa. I też znany kanał Belsat, który znajduje się, jego siedziba w Warszawie. I mianowicie Belsat nagrywał transliacje w nocy po wyborach, kiedy nie było internetu na terenie Białorusi, mianowicie tylko dzięki temu kanałowi widzieliśmy, co się dzieje w Mińsku i w pozostałych większych miastach. I przejdę do nowych mediów, które pojawiły się na początku 2019 roku. To tak zwane kanały Miechta na komunikatorze Telegram. I właścicielem tych kanałów jest Szczepan Puciła, który jest znany za filmy u Łukaszenka, który opowiada o przyszłości Łukaszenka, o tym, jak Łukaszenka zarabiał pieniędzy. I w związku z tym Szczepan Puciła teraz nie może wrócić na teren Białorusi, bo poszukiwany listami gończymi. I mianowicie te kanały stały się takim głównym źródłem bieżących wiadomości z Białorusi. I tam były opublikowane na tym komunikatorze Telegram zdjęcia i filmiki z akcji protestów i podawały się bezpieczniejsze miejsca dla protestujących, gdzie było mniej zgromadzono służb państwowych. To ten kanał stał się takim doradcą dla protestujących. Też były takie pisane artykuły, co robić, gdy zostałeś zatrzymany, jak zrobić tak, żeby nie były zatrzymane i tak dalej. A ten kanał poprawnie nazywa się po białorusku Nechta i tłumaczy się to jak ktoś, bo to odzwierciedla istotę projektu. Mogą wysłać wiadomości dziesiątki tysięcy Białorusinów na ten kanał i zupełnie anonimowo i bezpiecznie. I temu mogą wysłać jak zwykle ludzie, tak i urzędnicy z resortu władzy, czym i często korzystają. Dlatego otrzymujemy takie ważne informacje, co dotyczy z resortu władzy. I następnie chciałabym powiedzieć Państwu ważny czynnik i główny punkt zmiany społeczeństwa białoruskiego. To przede wszystkim sytuacja z koronawirusem na Białorusi, a mianowicie lekceważenie przez władze zachowania i mówienie, że w ogóle nie ma tego koronawirusa, że to po prostu jakaś psychoza, że można to przenieść na nogach. I później Łukaszenko udzielił takie porady, że można jeść dużo masła, pić wódkę, jeździć na traktorze i minie ciebie ten wirus. I żeby pokazać, że wszystko jest ładnie i pięknie w państwu, fałszowały się dane liczby zakażeń i śmiertelnych wypadków. Więc z tym Ministerstwo Zdrowia i nadal nie pokazuje prawdziwe liczby i nie wiemy konsekwencji w ogóle, jakie są po koronawirusie. I pokazać tutaj w związku z tym działanie władzy prowadziło do obalenia mitu tego wyspy stabilności, że wszystko jest dobrze na Białorusi. I wobec tego wszyscy obywateli nie ufali instytucjom i mediom państwowym i powstały liczne alternatywne struktury obywatelskie, które zorganizowały zbiórki charytatywne, pomoc lekarzom, pomoc wolontariuszy, opiekowały się starszymi osobami, bo państwo tego nie robiło, a robili zwykli obywatele. Więc to takim stało się takim głównym punktem odejścia i zmiany obudzenia obywatelstwa w państwie. I w ogóle 2020 rok
wszystko zmieniło w naszym państwie. Stało się obywatelstwo bardziej zaangażowane w życie polityczne i społeczne. Jeszcze najpierw dzięki Siergiejowi Ciechanowskiemu, który był kandydatem na prezydenta, ale został zatrzymany władzami białoruskimi i nadal siedzi w więzieniu. Dzięki niemu regiony, najbardziej regiony, zrozumiały, że potrzebne są zmiany. Siergiej Ciechanowski prowadził taki kanał na YouTubie, gdzie nagrywał filmiki o takich małych miejscowościach i pokazywał prawdziwą tą miejscowość, a nie tak jak media państwowe, że wszystko jest piękne, że wszystko jest czysto, że wszystko jest uporządkowane, ale na samej sprawie tak nie jest. I pojawiły się też nowe twarze, kandydaci spoza tradycyjnej opozycji. To też było bardzo przyjęte taką szczęśliwie, radosną białoruską społecznością i była dobrze przeprowadzona kampania wyborcza triumviratu kobiecego. I w tym przeprowadzeniu, w tej kampanii wyborczej ważny udział wzięły mianowicie media niepaństwowe, które nagłośniały wszystkie wydarzenia, gdzie te kobiety jeździły po jakich miejscowościach, robiły nagrania, transmitowały nawet w internecie te spotkania. I też ważną rolę odgrało powstanie nowych inicjatyw obywatelskich. To taki głos, on teraz też działa, na przykład działa w komunikatorze Telegram i Viber. Tam opublikowane sprawozdania działalności Svetlany Tichanowskiej, publikują się sondaże i opinie dotyczące czy jest zgodne społeczeństwo, czy nie z kolejnymi krokami Svetlany Tichanowskiej. To jest bardzo ważne. I po brutalnych wydarzeniach, po tym, jak siły porządkowe zmieniali protesty, zwiększyła się liczba protestów. I co ważne podkreślić, że wszystkie społeczeństwo wielopokoleniowo pojawiła się solidarność. Na przykład były zorganizowane demonstracje emerytów, demonstracje kobiet i kobieta stała się takim symbolem ochrony mężczyzn i w ogóle zmieniła się rola kobiet na terenie Białorusi. I teraz ze względu na naciski państwowe, aktywność osiedlowa, aktywność taka większa przemieściła się na osiedle, na takie niewielkie terytoria, ale ten protest nie znikł, on teraz jest, ale w takim mniejszym gronie i organizują się takie mniejsze spotkania, lekcje, organizowane osiedlowe czaty, gdzie społeczeństwo komunikuje się między sobą i dowiaduje się o ważnych wiadomościach. I ważnym takim zwycięstwem społeczeństwa to było na początku roku odwołanie Mistrzostw Świata w hokeju i dyskwalifikacja Białorusi z Eurowizji. Dzięki temu, że społeczeństwo zaangażowało się w te wydarzenia, pisała liczne listy do organizatorów tych wydarzeń, więc dzięki temu te wydarzenia zostały odwołane. I podsumowując wszystko, chciałabym powiedzieć, że nastąpiła drastyczna zmiana całego środowiska medialnego i medialnego zachowania mieszkańców Republiki Białorusi. I media niepaństwowe stały się liderem według poziomu zaufania mieszkańców. I oznacza to, że te media czytane, oglądane, obserwowane, że tym mediom ufają, a nie tak jak mediom państwowym, z których teraz wszyscy się śmieją i tylko te wiadomości
spoglądają na nich jak jakieś memy. I takie memy teraz dużo można spotkać w internecie. I dzięki tym wolnym mediom obywatele zobaczyli, że są mniejszością i to jest najważniejsze. I zaczęło się powstanie społeczeństwa obywatelskiego, którego już nie da się złamać tą propagandą, która teraz jest. I to jest takim pierwszym krokiem, pierwszym zwycięstwem. To z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. I będę odpowiedzieć na wszystkie pytania podczas dyskusji. Dziękujemy bardzo. Tak, wystąpieniem pani Olgi kończymy ten panel ze względu na to, że pani Zuzanna Kamykowska napisała nam, że niestety nie będzie mogła do nas dołączyć. A w związku z tym otwieram dyskusję. Pytania można zapisywać na czacie, można również się zgłaszać na Zoomie, jak również dla osób, które oglądają naszą transmisję na Facebooku, również można w komentarzu napisać, ja wtedy przeczytam pytanie. Ja sobie pozwolę może zacząć. Pierwsze pytanie do pani profesor Joanny Rak. Tak, pani profesor, bo wspominała pani dużo o tym, jak uczestnicy protestów byli przedstawiani w mediach publicznych. Ostatnio też ruszyło trochę procesów sądowych dla osób, które zostały oskarżone o przeprowadzanie tych manifestacji. I chciałabym dopytać, czy gdzieś w mediach publicznych pojawiają się informacje na ten temat, że w końcu jakby jednak te osoby, które gdzieś tam były oczerniane, że teraz jakby w końcu dosięgła ich gdzieś tam ta sprawiedliwość, że ruszyły gdzieś tam w niektórych miejscowościach dosyć głośne czy zatrzymania, czy później mandaty, czy właśnie teraz sprawy sądowe. Bo gdzieś tam, szczerze mówiąc, ja osobiście tego nie śledziłam, a może gdzieś te informacje się przewijają. Dziękuję bardzo za to pytanie. W tym materiale, który ja przeanalizowałam, emitowany przez TVP Info, nie było tego typu przekazów. I co też znamienne, nie był oddawany głos bohaterom tych przekazów, to znaczy uczestnikom zgromadzeń publicznych. Jeżeli miały miejsce takie sytuacje, to były raczej osoby, które miały za zadanie ośmieszenie całego zgromadzenia publicznego, bo to były na przykład osoby, które nie potrafiły powiedzieć, dlaczego tam się znalazły. Nierzadko były to przypadkowe osoby, także to były takie dodatkowe próby delegitymizacji. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Mamy tak pytanie, które pojawiło się na czacie, na Zoomie do pana Macieja Skrzypka. Czytam pytanie, czy tego typu rozwiązania prawne zaimplementowane w Hiszpanii mają związek ze strukturą społeczną państwa, na przykład działalność ruchów antyfaszystowskich, które podczas protestów dopuszczają się aktów wandalizmu oraz zapędy separatystyczne niektórych regionów? Dziękuję bardzo za to pytanie. No, wydawać by się mogło naturalne, że w momencie tak znaczących przemian w strukturze społecznej części społeczeństwa hiszpańskiego potrzebne są nowe regulacje. Rzeczywiście ustawodawcy czy jakby pomysłodawcy tych projektów odwoływali się, bo to stajemy przed nowymi wyzwaniami, przed zagrożeniami dla porządku publicznego, dla sprawnego funkcjonowania państwa, stąd potrzebujemy nowych rozwiązań. Lecz jednak już dzisiaj możemy jasno określić, że tak daleko idące ograniczenia nie były potrzebne w tamtym momencie, dlatego że po pierwsze w Hiszpanii istniały jasne, klarowne ramy prawne, w których można by weryfikować działania uznane za nielegalne. Stąd też wydaje się, i to potwierdziło także nasze badanie, o czym nie wspomniałem, że mimo implementowania tych rozwiązań, o których wspomniałem, hiszpańska administracja publiczna i władze Hiszpanii korzystały z narzędzi, które już wcześniej istniały w ustawodawstwie i znamiennym przykładem akcji, które trzeba uznać za skuteczne, które właśnie zwalczały nadużycia wolności słowa w Hiszpanii, było chociażby blokowanie czy usuwanie domen internetowych, na których publikowane były treści nawołujące do nienawiści,
czy innego typu hasła antysemickie. Stąd wydaje się, że te rozwiązania, które wprowadziły jeszcze bardziej drakońskie kary, szczególnie na polu finansowym, po pierwsze nie były wymagane w tym momencie, dlatego że już takie rozwiązania istniały i z nich korzystano. Poza może ostatnim tą ustawą z 2015 roku, która w rzeczywistości została wykorzystana po to, by jeszcze bardziej poddać pod kontrolę dziennikarzy uczestniczących w protestach publicznych. Stąd w rzeczywistości ustawodawcy odwoływali się do takiej potrzeby. W praktyce jednak w tym samym czasie korzystali z zupełnie innych rozwiązań już istniejących w hiszpańskim prawodawstwie. A te kary finansowe, które były główną praktyką po implementacji konkretnych rozwiązań, miały tylko właśnie wskazać na ten element drakońskiej, pogłębionej kary za kontestację polityczną tych działań, czy właśnie pewien sprzeciw społeczny. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pytania, tak jak mówiłam, można albo napisać na czacie, albo zgłosić się tutaj na Zoomie i bezpośrednio odpowiedzieć. Widzę, pan Maciej Skrzypek zgłosił się. Tak, ja mam pytanie do pani profesor. Ja chciałem zapytać o jedną kwestię, bo rzeczywiście ten obraz, który pani przedstawiła, no jest zatrważający. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której media publiczne jawnie prowadzą do dezinformacji, bo czym innym jest dehumanizacja uczestników pewnych protestów czy pewnych przejawów społeczeństwa obywatelskiego. I słuchając się pani wystąpienia, ja zastanowiłem się nad jedną kwestią. Czy ta dehumanizacja nie pojawiła się dopiero w maju, dlatego, że w poprzednich miesiącach szykowaliśmy się do wyborów prezydenckich. I czy nie okazało się, że dehumanizacja części protestujących, osób, które, jak same twierdziły, wychodziły w obronie swoich praw, swojej wolności gospodarczej, bo bardzo często na nią się powoływali, nie wpłynęłoby na spadek zaufania czy poparcia już wprost dla prezydenta inkumbenta? Czy ta dehumanizacja nie jest skorelowana właśnie, czy nie jest powiązana właśnie z tym elementem przełożenia wyborów prezydenckich? To taka moja może dość odważna hipoteza, ale jak pani się na to zapatruje? Czy można mówić o takim związku? Czy to jest rozumowanie zasadne? Dziękuję bardzo za to pytanie. Myślę, że to jest bardzo ciekawa hipoteza i jak najbardziej może być jednym z modeli eksplanacyjnych, które byśmy tutaj zaaplikowali do wyjaśnienia tych zagadnień. Także bardzo mądra i ciekawa uwaga. Tutaj chciałabym też nadmienić, że ta dehumanizacja, co ciekawe, pojawiła się tylko w przypadku materiałów emitowanych przez TVP Info i publikowanych na portalu TVP Info, a nie miała miejsca w innych, nie była emitowana za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji informacji, na przykład ze strony policji. Niemniej jednak ten poziom zróżnicowania ze strony w materiałach emitowanych przez policję tutaj na Twitterze, Facebooku czy na stronie internetowej był o wiele bardziej zróżnicowany, bo tam nie dość, że nie było dehumanizacji, to też bardzo dużo zależało od indywidualnego policjanta, który publikował te informacje. Natomiast w przypadku TVP Info ten obraz był bardzo spójny i emitowany konsekwentnie i ten poziom dehumanizacji też na początku eskalował, później zniknął zupełnie i nastąpiło takie ukazanie nielegalności każdego sprzeciwu, co by potwierdzało tę tezę związaną z wyborami prezydenckimi. Dlaczego w ogóle podjąłem takie rozważania? Dlatego, że ja uważam, że dehumanizacja w przekazach medialnych, mediów publicznych jest po prostu, moim zdaniem w ostatnich latach szczególnie, strategią dobrze obliczoną. Dla przykładu, przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, kiedy wróciliśmy do kampanii wyborczej, ten poziom dehumanizacji, jak pewnie pani profesor zauważyła, spadł i pojawił się znowu przed drugą turą wyborów, kiedy mieliśmy dwa obozy, które ścierały się o zwycięstwo i wtedy ta dehumanizacja miała już jasny cel. Obiektem dehumanizacji był zupełnie kto inny, ale mechanizmy, zakładam, były te same i środki dystrybucji także były te same.
I tutaj też to, co jest ciekawe, to dehumanizacja nie jest dokonywana bezpośrednio przez dziennikarzy, tylko głos jest oddawany politykom, co do których mają pewność, że dokonają tej dehumanizacji. Czyli tutaj wydaje się, że dziennikarz wie, do kogo i po co się zwraca. I później na podstawie właśnie tych wypowiedzi jest budowany dyskurs właśnie oparty na dehumanizacji. To jest ten punkt odniesień i element strategii stygmatyzacji przeciwnika, oponenta politycznego. Jeszcze raz dziękuję za ciekawą uwagę i ciekawe pytanie. Dziękuję również. Na razie widzę, że żadnych nowych pytań nie ma, to ja sobie też pozwolę zapytać pytanie do pani Olgi. Mówiła pani o tym, że gdzieś tam te media państwowe przez społeczeństwo są coraz bardziej po prostu traktowane właśnie jako mem, czy właśnie tak, żeby wyśmiewać je. A jak zapatruje się ogólnie reżim Łukaszenki na to, że gdzieś tam te media państwowe są w ten sposób marginalizowane i rozwijają się coraz bardziej te media takie obywatelskie, niezależne? Czy jakoś próbują z tym walczyć? Ona stosuje po pierwsze represje na te media niezależne, żeby te media państwowe powróciły na ten stan poprzedni, który był, ale obywatele to rozumieją i nie rozpatrują te media państwowe jak oczywiste, że przekazy i wiadomości te prawdziwe. I dużo pojawia się takich filmików, nagrań, na przykład znany jest Szczuczyńszczyna, tam gdzie wyśmiewane z resortu urzędnicy, wyśmiewane w ogóle, bo jest taka tradycja, kiedy Łukaszenka przyjeżdża do jakiejś miejscowości, za parę dni tam wszystko się zmieni, może się pojawić się coś i być zbudowane, tam posadzone drzewa, a potem jak Łukaszenko wyjeżdża, to wszystko znika. I właśnie takie działalność państwa, wszystko się wyśmiewa teraz. I państwo białoruskie tylko stosuje represje, bo nic nie ma w swoich rękach, tylko represje i zmiana też różnych ustaw. Teraz ograniczy się na przykład działalność protestująca, kiedy ktoś wywiesi na balkon flagę białoruską, to od razu postawiony mu zarzut i otrzymuje 15 dob na tym okrescinach, takie znane więzienie w Mińsku. No tylko tak, bo nie ma takiej miękkiej siły, takiej marchewki, jakiejś zachęty, bo tylko zastraszanie, bo nie ma nic. Czyli ogólnie wniosek jest taki, że jakby społeczeństwo Białorusi już na tyle gdzieś tam się no już nie wierzę, że to już jest społeczeństwo obywatelskie, że już jakby nie jest w stanie dać się zastraszyć reżimowi Łukaszenki. Tak, dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Widzę, że pan Maciej Skrzypek podniósł rękę, także oddaję głos. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie do pani Weroniki, dlatego że to naturalne, że na takiej konferencji powinien się pojawić temat, który pani podjęła. Serdecznie za to dziękuję. Mam jeden problem, którym zmagam się czytając prasę czy słuchając wystąpień właśnie na temat, który pani podjęła. I jakby pani do tego się odniosła, bo kolejne badania i pani także to potwierdziło, że siła mobilizacji uczestników takich protestów online czy protestów online, mobilizacja do działań konkretnych grup społecznych jest rzeczywiście na wysokim poziomie. Jednak problemem jest konsolidacja potem tych ruchów. I tutaj przykład ruchu Dziewuchy Dziewuchom, okazuje się, że ta aktywność na pewnym etapie zostaje po prostu, ta dynamika konsolidacji spada. W przypadku strajku kobiet także tego doświadczamy. Stąd chciałbym panią tak może trochę sprowokować w kontekście tego, że rzeczywiście mobilizacja społeczna tak, a co z konsolidacją? Jakie rozwiązania, jakie praktyki mogą stosować organizatorzy czy uczestnicy takich protestów online, by utrzymać pewien poziom konsolidacji, no, który dla
wprowadzenia realnych zmian społecznych no, jest niezbędny. Dziękuję. Znaczy, myślę, że to jest oczywiście, bardzo dziękuję za to pytanie, bo to faktycznie jest bardzo ważny problem, który dotyka tego typu ruchy społeczne, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, że jednak mamy mnóstwo ludzi zaangażowanych w te ruchy, jednakże nie powstaje żadna sieć organizacyjna, która by de facto tym ruchem potem zarządzała. I o ile taki pierwszy, powiedzmy w cudzysłowie, boom jest, że super, wszyscy wychodzimy na ulicę, wszyscy protestujemy, to potem niestety troszeczkę zanika ta konsekwencja działalności, zanikają też troszeczkę ogólne postulaty samego strajku, bo też widzimy, jak te postulaty ulegają kolejnej ewolucji, po tym jak kolejne osoby do tego dołączają. I mi jest bardzo trudno powiedzieć, jaka by mogła na to powstać recepta, bo oczywiście wszystko zależy od ludzi, którzy protestują, wszystko zależy też od organizacji, jaką przyjmujemy. I to, na co ja zwracam uwagę, to to, że naprawdę bardzo pozytywny jest aspekt tego, że bardzo dużo ludzi się angażuje i potem przez to, że zaczynamy się angażować w tych mediach społecznościowych, nawet poprzez zmienienie tej nakładki na zdjęciu profilowym czy coś takiego, stajemy się bardziej zainteresowani tym, co się dzieje i coraz więcej ludzi no już od młodego wieku angażuje się w te akcje społeczne, przez co możemy w przyszłości wykształcić jakieś struktury organizacyjne protestów. Czy to jest możliwe, żeby została zachowana taka konsekwencja w działaniach? Moim zdaniem tak, tylko to zawsze jest zależne od ludzi, którzy się angażują w takie protesty, zawsze jest to zależne od dyskusji, jaka jest prowadzona i komunikacji wewnątrz ruchu. Myślę, że to wszystko jest na razie na tyle nowe i zwłaszcza w trakcie pandemii obserwujemy gigantyczną ewolucję właśnie akcji protestacyjnych w mediach społecznościowych, że myślę, że no, potrzebujemy jeszcze troszeczkę czasu, żeby się zorientować w tej sferze, zorientować się, jakie mamy narzędzia, co się sprawdza, co się nie sprawdza. I myślę, że w przyszłości jest możliwe tworzenie ruchów, które właśnie będą działały z większą konsekwencją i większym, powiedzmy, zapałem długotrwałym. Ja dorzucę tylko taką pesymistyczną wizję, że im bardziej ruchy społeczne będą się konsolidować w obrębie tej cyberprzestrzeni, o której pani wspomniała, to rządzący będą w odpowiedni sposób rozbijać te struktury w tym przypadku, kiedy one będą po prostu nie pomyśli rządzącym, więc takim pesymistycznym przesłaniem zostawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja również dziękuję i niestety z tym pesymistycznym przesłaniem od pana Macieja kończymy naszą dyskusję i jednocześnie ten pierwszy panel naszej konferencji. Teraz nastąpi przerwa do godziny 15:45 i zaczynamy drugi panel, którego moderatorem będzie pan Emil Plewa. Także ja dziękuję bardzo za uczestnictwo w tej pierwszej części panelu i zapraszam do dalszego uczestnictwa. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo. Hej Martyna. Hej, hej. Już sobie włączę kamerkę, może żeby... Dobra, ja na razie przekazuję ci hosta, dlatego że ja lecę na zajęcia. Będzie udostępniony ekran z tym, że jest teraz przerwa. Że jest teraz przerwa, nie wiem, chyba go widać. I jak przyjdzie Emil, to po prostu jemu przekazałbyś hosta. Nie wiem, czy wiesz, jak to się robi? Poczekaj, na razie ktoś tutaj tak, chciał... Klikasz na daną osobę. Dobra, widzę, jest make host. Tak, i make host. Dobra. Okay, czyli ja jestem teraz hostem. Powiedz mi tylko, czy to będzie cały czas udostępniane na Facebooku? W sensie, że transmisja tak, cały czas jest transmisja udostępniana na Facebooku, dlatego my tutaj nie wyłączam się, nie? I ludzie oczywiście będą dołączać, także no. Także z mojego ekranu tutaj cały czas jest włączone udostępnianie, że przerwa, no. Dobra. Także ja lecę na zajęcia. Dobra, dzięki. Luzik. To ja się tutaj, na razie się wyłączam.
Halo, cześć Emil. Cześć, cześć, ale jesteśmy na live chyba jeszcze. Jesteśmy, zrobię cię tylko hostem. Dobra. Okej, okay. Ja się wyłączę i jakby co będę tutaj w pogotowie. Dobra, dzięki.
Ona spierze. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji naukowej zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Dnia Wolnej Prasy, wyzwania dla mediów w XXI wieku, zorganizowanej przez Forum Młodych Dyplomatów. Witam bardzo serdecznie naszych prelegentów, którzy wystąpią tutaj, przedstawią nam ciekawe referaty. Witam także naszych widzów za pośrednictwem streama na Facebooku. Proszę Państwa, nie przedłużając, tylko poinformuję, że niestety z przyczyn od nas niezależnych i od samego prelegenta, nasz trzeci prelegent, pan dr Adrian Musiał, niestety nie będzie mógł wystąpić w trakcie tego panelu. Kilka kwestii technicznych. Przypomnę prelegentom, że czas wystąpienia to 15 minut, a proszę o przestrzeganie tego czasu, aby nie było większych obsunięć. A po wszystkich wystąpieniach będzie także czas na dyskusję i zadawania pytań. Nie przedłużając, bardzo serdecznie zapraszam naszą pierwszą prelegentkę, panią Annę Skibińską z Uniwersytetu Wrocławskiego, która przedstawi nam referat pod tytułem Clickbaitowe nagłówki o migrantach, studium przypadku portalu Gazety Wrocławskiej. Bardzo proszę, od razu mówię, że prezentację widać. Super, to bardzo mnie to cieszy, dziękuję za potwierdzenie. W takim razie nie przedłużając, przejdę już do właściwego tematu. Tak, więc chciałabym opowiedzieć o tym, jak nagłówki o migrantach wyglądają na portalu Gazety Wrocławskiej i zanalizować je pod kątem takich cech clickbaitowych. Zacznijmy może od tego, jakie były cechy doboru materiału badawczego. Materiał badawczy oczywiście pochodzi z portalu Gazety Wrocławskiej, to jest portal należący do Polskiej Press Grupy, o której ostatnio też było głośno, ale może na razie skupmy się na tym, że wybór, czyli kluczowe dla wyboru tekstów było występowanie słowa Ukrainiec, Ukrainka, Ukraińcy lub Ukrainki w tekście. Analizowałam jedynie nagłówki i zakres taki chronologiczny to był lata 2015 do 2019 roku. W sumie udało mi się zebrać 142 nagłówki, które spełniały te kryteria i podstawowe cele dotyczyły tego, aby sprawdzić, w jaki sposób regionalny portal komunikuje o ukraińskich migrantach mieszkających we Wrocławiu oraz zdekodować takie typowe konstrukcje nagłówków, które zapowiadały właśnie te teksty na portalu Gazety Wrocławskiej. I 10 takich zagadnień, które chciałabym Państwu przedstawić, dotyczy od kwestii formalnych, czyli przeciętnej długości nagłówków, poprzez funkcje, środki językowe, stereotypy, które się w nich pojawiały, nawiązania do różnych historycznych animozji. Chciałabym również wspomnieć o występujących danych liczbowych, o tym, jak tutaj sytuował się podział na twierdzenia, pytania czy wykrzyknienia oraz o kim była mowa w tych nagłówkach i jakie kolokacje oraz jakie słowa kluczowe w nich występowały. Przejdźmy zatem jeszcze tak wstępnie
do kwestii teoretycznej, czyli takiego połączenia rozrywki z szybkością przekazu, które możemy dostrzec na portalach internetowych. Mówimy często o infotainmencie, mówimy o klikalności newsów, o takiej logice sprzedaży, o której też była już mowa podczas konferencji. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że te nagłówki clickbaitowe często po prostu mają za zadanie nas złapać, tak można było powiedzieć, na wędkę. Mówi się o tym, że to jest taka przynęta, która polega na tym, aby przyciągnąć naszą uwagę za pomocą właśnie tytułu lub miniaturki. Chodzi o to, aby jak najwięcej osób kliknęło w taki tekst, co oczywiście przynosi większe zyski z reklam internetowych dla danego portalu. Taką cechą charakterystyczną jest to, że klikamy w nagłówek, aby przejść do właściwej treści, a często później spotyka nas pewne rozczarowanie, bo okazuje się, że ta treść jest zupełnie odmienna od tego, czego się mogliśmy spodziewać po danym nagłówku. I teraz już przechodząc do części właściwej, to jeszcze Państwu prezentuję takie podstawowe definicje, które mówią o tym, czym jest clickbait, natomiast przechodząc do wyników moich badań. Pierwsza kwestia to duży wzrost zanotowany począwszy od 2018 roku w liczbie nagłówków, które spełniały wybrane kryteria, czyli o Ukraińcach zrobiło się głośno, zwłaszcza począwszy od 2018 roku na portalu Gazety Wrocławskiej. Dalej, jeśli chodzi o takie kwestie formalne, to średnia długość tych nagłówków to było 75 znaków, co doskonale oddaje clickbaitową taką, powiedziałabym, zasadę, zgodnie z którą nagłówek nie powinien przekraczać 100 znaków ze spacjami. Mediana była jeszcze mniejsza, niecałe 70 znaków, choć bardzo często te nagłówki składały się z dwóch wypowiedzeń. Tutaj przykłady Państwo widzą na slajdzie. Przechodząc teraz do funkcji, jakie spełniały nagłówki, były to funkcje przede wszystkim ekspresywne oraz deskryptywne. Nieco więcej było ekspresywnych aniżeli tych deskryptywnych, natomiast dyrektywnych, które mogłyby nam się kojarzyć tak z clickbaitami, ich udział był stosunkowo marginalny. Przykłady, no to na przykład z kategorii ekspresywnych często ten ekspresywny wymiar był też elementem cytatu, czyli cytowanej wypowiedzi często polityków, jak również często nawiązywano do różnych wypadków czy sytuacji, które mają miejsca na drogach. Nagłówki o funkcji dyrektywnej zachęcały nas do jakiegoś czynu, czy wręcz nakłaniały, a deskryptywne po prostu opisywały czy relacjonowały jakieś wydarzenia, czy to sportowe, czy innego rodzaju. Środki językowe, które pojawiały się na nagłówkach, były rozmaite. Były to zarówno kolokwializmy, były również dopowiedzenia, czyli właśnie tutaj w tej takiej strukturze pierwszego krótkiego zdania, jakby hasła i później dopowiedzenie. Pojawiały się również zdrobnienia, często tu też takim kontrastowym ujęciu, gdzie chłopiec szyje bałwanki, by zebrać na operację i później pytanie retoryczne, czy trafi do Wrocławia. Pojawiały się też wyliczenia czy porównania, gdzie porównywano Wrocław z Warszawą pod kątem liczby migrantów z Ukrainy, czy też personifikacje, animizacje. Pojawiały się też pytania retoryczne, było ich stosunkowo dużo, emocjonalne cytaty oraz wulgaryzmy, jak i paradoksy. Te wulgaryzmy często to były oczywiście cytaty zasłyszane przez reportera czy dziennikarza, który później je ujął właśnie w samym nagłówku. I teraz, jak często nagłówki miały charakter stereotypowy? Tutaj przedstawiam Państwu na wykresie podstawowe stereotypy, czy można powiedzieć bardziej takie schematy myślowe, do których można zakwalifikować te nagłówki. I o ile, powiedziałabym, większość z nich jest negatywna, dotyczy chociażby agresywnych zachowań Ukraińców, Ukraińcy przyrównywani są do brawurowych pijanych kierowców, czy mowa jest też również o Polakach nietolerancyjnych, agresywnych czy pazernych, pazerni to pod kątem głównie przedsiębiorców zatrudniających nielegalnie obywateli Ukrainy, ale pojawiają się również pozytywne, takie powiedziałabym, schematy myślenia, jak chociażby Wrocław przedstawiany jest w kontekście takiego miasta bardzo otwartego na migrantów, czy Ukraińcy jako pracowici niezbędni do rozwoju gospodarczego Polski. Teraz kilka takich konkretnych przykładów. No to chociażby była mowa bardzo często o tym, jak to Ukraińcy pracują i jakie firmy
starają się zdobyć ich jako swoich pracowników, czy dołączyć ich do szeregu swoich pracowników. Pojawiają się również jakby kwestie związane z łamaniem prawa, a tutaj ta agresja, czy jakieś zatrzymania przez różne służby państwowe, jak też częste bardzo sformułowanie pijany Ukrainiec, czy już kluczowe kwestie dotyczące liczby promili w wydychanym alkoholu, który miałby mieć kierowca, podawane w tekście w dalszej części. I co do historycznych animozji, nie było ich zbyt wiele, to ledwie 3% korpusu i nawiązywały one jedynie do wydarzeń z XX wieku. Dotyczyły tutaj chociażby wydarzeń z czasów II wojny światowej, czy jeszcze tutaj walk o Lwów. Przechodząc dalej, to dane liczbowe, które też często miały zadanie przykuć wzrok odbiorcy i skłonić nas do kliknięcia, dotyczyły często danych statystycznych, liczby migrantów, wysokości wynagrodzenia, tyle i tyle, ile zarabiają, czy jaka jest przeciętna wynagrodzenia. Dotyczyły też liczby osób w grupie agresorów, czy też osób poszkodowanych, ofiar. Pojawiały się również szczegóły dotyczące wydarzeń sportowych, czyli wyniki tych wydarzeń, czy też planowanych wydarzeń, kiedy one się odbędą. Co do formy tych nagłówków, w większości były to zdania twierdzące, ale pojawiały się również pytania retoryczne, o których wspomniałam, jak również wykrzyknienia, choć wykrzyknień akurat nie było zbyt wiele. I najczęstszymi osobami, które w tych nagłówkach się pojawiały, byli politycy. To byli politycy polscy, no, konsul honorowy Ukrainy również się pojawił, ale to było jedna wzmianka na ten temat. Pojawiały się również dość często służby, to była i policja, służby państwowe, Straż Graniczna, ABW, czy nawet służby, że tak powiem, obcych państw, czy też sportowcy, tu akurat Władimir Kliczko był wspomniany w nagłówku. I co do kolokacji, to tutaj zaznaczyłam na czerwono te, które dość negatywnie obrazowały Ukraińców, czy tworzyły taki ich wizerunek bardzo negatywny. Dotyczyło one właśnie tych wypadków. Tu chodziło o efekt wypadku, śmiertelny wypadek, czy pijany ukraiński kierowca. Małe Ukraińcy, to akurat dotyczyło Ukraińców, czy dzieci, migrantów z Ukrainy, którzy chodzą do szkoły i powstają również klasy z językiem polskim, mają dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Dodatkowo często też pojawiały się no, szokujące sformułowania typu gwałt zbiorowy, też w odniesieniu do obywateli Ukrainy, którzy mieliby być tutaj sprawcami takiego zdarzenia. Co do słów kluczowych, to tutaj one się ściśle z kolokacjami łączą. Oczywiście na samej czele mamy Ukrainiec czy Wrocław, zgodnie z kryteriami też doboru treści, natomiast już na kolejnych miejscach pojawia się wypadek i pojawia się też tematyka mieszkań czy pracowników i studentów, o których też jest w tych nagłówkach dość często mowa. Przechodząc do krótkiego podsumowania, chciałabym skupić się na takich cechach clickbaitów, o których wspomniała profesor Lisowska-Magdziarz, i sprawdzić, czy w oparciu o te zebrane dane możemy powiedzieć, że właśnie na portalu Gazety Wrocławskiej ci migranci, tematyka migrantów z Ukrainy była przedstawiona w sposób clickbaitowy. I teraz, tak jak Państwo widzą na slajdzie, po lewej stronie widzą Państwo cechy clickbaitowania, po prawej moja ocena w oparciu o wyniki, czyli czy takie elementy wystąpiły, czy też nie. No i o ile nie było nieadekwatnych czy nieproporcjonalnych odniesień do treści, czyli sprzeczności z treścią lub braku związku z nią, czyli nie występował tak zwany clickbait pusty, o tyle bardzo często były bardzo silnie emocjonalne te nagłówki, było dużo elementów takich retorycznych, skupione były one bardziej na tej funkcji właśnie ekspresywnej, aniżeli na ścisłym przekazaniu jakiejś konkretnej informacji. Również często dobór i selekcja tematyki, o czym też Państwu przed momentem mówiłam, jak chociażby kwestia wypadków czy innych przestępstw, była dość często poruszana, choć animozje historyczne pojawiały się stosunkowo rzadko, o tyle ta stereotypizacja no, następowała dość często. Dalej, co do rozwiązań językowych, to te wyrażenia o nacechowaniu emocjonalnym, negatywne, jakieś wyolbrzymienia czy wulgaryzmy,
a także kolokwializmy, pytania retoryczne, wykrzywienia. To wszystko mogliśmy dostrzec na badanych nagłówkach. No i dodatkowo też często wskazywano narodowość sprawcy lub ofiary, co można powiedzieć, że bazowało na wykorzystaniu takich uprzedzeń i lęków przed migrantami. I z mojej strony to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo Pani dziękujemy za to wystąpienie. No, pozwolę sobie od siebie dodać, że kwestia, którą Pani tutaj poruszyła, to myślę, że spotykamy się z tym na co dzień, codziennie rano scrollując Facebooka, takie właśnie nagłówki pojawiają się bardzo często, już nie tylko w kontekście właśnie jakiejś narodowości, ale troszkę znanych osobistości. Mi się przypomina słynny nagłówek, jak to jeden polityk miał zakupić dyplom magistra. No, co brzmi, jak brzmi, a jak się kliknęło już w sam post, no to już wytłumaczyli, o co z tym chodzi. Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję. Przypomnę tylko uczestnikom, że po wszystkich wystąpieniach będzie możliwość zadawania pytań prelegentom. Proszę bardzo zbierać sobie te pytania, ewentualnie zapisywać na czacie, oczywiście ze wskazaniem, do kogo ono jest kierowane. Jeszcze raz Pani bardzo dziękuję i zapraszam teraz naszego drugiego prelegenta, pana Radosława Dudczaka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z referatem pod tytułem Media jako narzędzie współczesnej wojny informacyjnej. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że widać, słychać. Widać, słychać. O, wspaniale. Przede wszystkim pragnę na początku gorąco podziękować organizatorom konferencji za podjęcie wspaniałej inicjatywy uczczenia Międzynarodowego Dnia Wolnych Mediów. W mojej krótkiej prelekcji postaram się przedstawić, jaką rolę odgrywają obecnie media w trwającej od lat, a nieuświadomionej często wojnie informacyjnej. Przy rozważaniach na temat ich przyszłości często zapominamy, jaka była pierwotna funkcja mediów, jaka była pierwotna funkcja rozpowszechniania informacji. Przedstawię Państwu przykłady z ostatnich lat, które dobitnie uświadomią nam zagrożenia związane z powszechnym dostępem do źródła informacji. Najpierw jednak musimy uświadomić sobie, w jakich okolicznościach narodziły się media i rozprawić z kilkoma powszechnymi mitami. Napoleon Bonaparte powiedział, że bardziej boi się trzech gazet niż 3000 bagnetów. Spróbujmy zastanowić się, co tak naprawdę miał na myśli. Media w dzisiejszym tego słowa znaczeniu narodziły się w starożytnym Rzymie w okolicach roku 59. Juliusz Cezar powołał Acta Diurna, w wolnym tłumaczeniu z łaciny Dziennik Narodu Rzymskiego, który miał spełniać rolę swoistego informatora wysyłanego do najdalszych prowincji imperium. Już wtedy pojawiły się pewne optymistyczne głosy, że od teraz każdy obywatel Rzymu będzie miał dostęp do obiektywnych informacji płynących ze stolicy. Ten prototyp współczesnej gazety był w rzeczywistości propagandową sieczką. Rozgoryczony Publius Trazea Petus, który został fałszywie oskarżony o udział w spisku Pizona, powiedział o nim tak. Dziennik Narodu Rzymskiego czytuje się po prowincjach i wśród wojsk, aby się o tym dowiedzieć, czego Trazea nie uczynił. Nawiązując oczywiście do tego, że w gazecie można było o nim wyczytać same fałszywe wiadomości. Ustaliliśmy zatem pierwszy fakt. Media powstały jako narzędzie propagandy. Dalsze eksperymenty z tworzeniem źródeł informacji podejmowano jeszcze w Chinach, natomiast nawet wtedy służyły one umacnianiu pozycji aktualnego cesarza. No, można teraz powiedzieć, że opowiadam bzdury. No, przecież trudno przyrównać media sprzed 2000 lat do naszych współczesnych. Powstawały przecież przed okresem powszechnej demokracji. Trudno więc wymagać, żeby w takich okolicznościach obywatel miał zapewnione obiektywne źródło informacji. Zajmijmy się pierwszym mitem. Nadrzędna funkcja mediów to obiektywne informowanie. Żeby udowodnić, że media również dzisiaj, ich zasadniczą funkcją dalej jest poniekąd sianie propagandy, ale nawet jeżeli nie sianie propagandy, to na pewno nie obiektywne informowanie, sięgnijmy po bardziej współczesny przykład, na pewno bardziej współczesny niż narodziny Imperium Rzymskiego. Zjednoczone Królestwo w czasach po II wojnie światowej wydaje się idealnym przypadkiem do rozważenia. Brytyjskie media często podaje się jako ideał takiego obiektywnego i rzetelnego informowania obywateli. W momencie wybuchu II wojny światowej Francja wprowadziła prewencyjną cenzurę, natomiast Anglia nie zdecydowała się na taki krok.
Oczywiście w kolejnych latach wojny w Zjednoczonym Królestwie zaczęto cenzurować niewygodne informacje, przekształcono nawet Ministerstwo Informacji powstałe po I wojnie światowej w faktyczną siedzibę cenzury prasy. Możemy to oczywiście wyjaśnić wyższą koniecznością. Przecież w Europie toczyła się wojna o naprawdę wysoką stawkę. Natomiast po wojnie, kiedy Ministerstwo Informacji zostało rozwiązane, cenzury nie zaprzestano. Działało ono na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, płaszczyzna wynikająca bardziej z tradycji, polegająca na tuszowaniu wszelkich skandali z udziałem rodziny królewskiej. Po drugie, rząd starał się zatajać, tuszować trudną sytuację gospodarczą i geopolityczną. Nawiązując do książki Petera Hitchensa i po co nam była ta wojna, Wielka Brytania w momencie zakończenia II wojny światowej jednocześnie przestała być światowym mocarstwem. Starano się tuszować smutną prawdę, że przed programem Lend-Lease istniał program Cash and Carry. W zamian za pomoc ze strony USA Anglia była zobligowana wypożyczyć Amerykanom strategiczne bazy wojskowe i zobligować się do pozbycia kolonii. Ostatnia, trzecia płaszczyzna propagandy dotyczyła relacji z trudnym sojusznikiem, z Związkiem Radzieckim. Polskie gazety wydawane w Londynie były często blokowane ze względu na potencjalną możliwą krytykę rządu w Moskwie. Cenzura posunęła się nawet do zablokowania wydania roku 1984 Orwella ze względu na możliwe skojarzenia z Sowietami. Czas rozprawić się z drugim mitem, który często brany jest powszechnie za pewnik. Żyjemy w epoce postprawdy. Ze względu na mnogość źródeł informacji staliśmy się niezdolni do weryfikowania każdej napływającej wiadomości, dlatego tak łatwo wpływać na naszą opinię. To bzdura. To znaczy, prawdą jest, że kiedy prezydent USA potrafi w 120 minut wygłosić 125 kłamstw, warto jest usiąść i przemyśleć pewne kwestie, ale nie żyjemy w epoce postprawdy. Nazwa postprawda wskazuje na to, że w którymś momencie istniała epoka prawdy. A prawda jest taka, że nasze życie to od zawsze dezinformacyjne pole bitwy. Kiedy Napoleon przegrał pod Waterloo, świat wysłano dwie sprzeczne informacje. Zarówno cesarz, jak i Anglicy wysłali wiadomość, że odnieśli wielki sukces. Bonaparte pisał do Paryża, że rozgromił wroga, ale poniósł pewne straty i dlatego taktycznie wycofuje swoje wojsko. Czy nie jest to podobne do dzisiejszych sprzeczek polityków w telewizji? Dwie osoby przedstawiają wypaczoną i subiektywną ocenę jednego wydarzenia. Nie żyjemy w epoce postprawdy. Dezinformacja zawsze nam towarzyszyła, zmieniła się tylko skala. Zakładając, że otacza nas to takie straszne, niewypowiedziane, niezdefiniowane zjawisko postprawda, uodporniliśmy się na fałszywe informacje. Bardzo łatwo wybaczamy niedomówienia i półprawdy serwowane w mediach, natomiast one zawsze nam towarzyszyły. W książce Toma Phillipsa Prawda, krótka historia wciskania kitu, możemy odnaleźć smutną historię Titana Leedsa. Pan Leeds był wydawcą jednego z amerykańskich almanachów, który miał w zwyczaju przeglądać konkurencyjną prasę. Pewnego wieczoru przy szklaneczce dobrej whisky zabrał się do przeglądania numeru wydawanego przez Benjamina Franklina. Od razu zaznaczę, że chodzi o tego Franklina, który poza byciem jednym z faktycznych założycieli Stanów Zjednoczonych imał się przez całe życie różnych zajęć i słynął z wyszukanego humoru. Pan Leeds wypił whisky i otworzył pierwszą stronę tylko po to, aby z zaskoczeniem odkryć, że nie żyje. To znaczy on sam był przekonany, że wszystko z nim w porządku, ale przecież nagłówek głosił. Pan Leeds, odnoszący sukcesy wydawca, zmarł w środę. Początek tekstu tylko utwierdził Leedsa, że powinien już nie żyć. Gazeta dosadnie głosiła. To bez wątpienia prawda, że rzeczywiście umarł i nie żyje. Cała sytuacja okazała się tylko żartem Franklina, ale poniosła ze sobą pewne przykre konsekwencje. Większość mieszkańców regionu bezwarunkowo uwierzyła informacji, że Leeds rzeczywiście nie żyje. Wydawca zaczął momentalnie zaprzeczać tym doniesieniom przy każdej okazji, ale Franklin przeniósł żart na wyższy poziom. W następnym wydaniu gazety napisał, że jakiś oszust podszywa się pod biednego, nieżyjącego pana Leedsa. Titanowi Leedsowi do prawdziwego końca życia nie udało się przekonać mieszkańców regionu, że jednak żyje. Ten przykład, pochodzący z XVIII wieku, świetnie ilustruje, że dezinformacja była z nami od zawsze. Przy okazji pokazuje też, jak łatwo fałszywa, w gruncie rzeczy łatwa do zweryfikowania informacja zakorzenia się w świadomości niektórych osób. Z tego właśnie faktu korzysta się, wykorzystując media jako broń w sieniu dezinformacji. Nie chodzi o to, żeby każdego przekonać do swojej wersji wydarzeń. Chodzi o zasianie ziarna niepewności, no, o stworzenie pola do dyskusji, na którym to ziarno może kiełkować. W taki właśnie sposób wykorzystuje się media jako narzędzie wojny informacyjnej, do tworzenia chaosu i szumu medialnego. Znamy już przyczyny i mechanizmy takiego zastosowania mediów, natomiast żeby skutecznie z nimi walczyć, trzeba prawidłowo rozpoznać objawy.
Dezinformacja o zastosowaniu bojowym najczęściej przychodzi z zewnątrz. Czy w ostatnim czasie obserwowaliśmy podobne działania? No było ich całe mnóstwo. Liderem takiej wojny dezinformacyjnej jest zdecydowanie Federacja Rosyjska, ale nie tylko. Sianie szumu medialnego ma zazwyczaj jeden z dwóch celów. Pierwszy z nich to eksport problemów. Przykładem mogą być Chiny, które po śmierci George'a Floyda wydały komunikat o mniej więcej takiej treści. Chiny wzywają rząd USA do zagwarantowania obywatelom respektowania praw człowieka oraz podjęcie zdecydowanych działań w celu ochrony interesów mniejszości. Dla nas absurdalność oraz absurdalność tej sytuacji wydaje się oczywista. Dla komunistycznego rządu, który przecież słynie z dyskryminacji chociażby Ujgurów, przy czym dyskryminacja to zdecydowanie bardzo łagodne słowo, ta informacja jest okazją do pokazania swoim obywatelom, że sytuacja obecna w Chinach nie jest wyjątkowa. Podobnie Putin przy okazji zamieszek związanych z wyborem Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych z zadowoloną miną opowiadał o tym, jak to system w USA jest niestabilny i podatny na oszustwa. Ma to na celu odwrócenie uwagi społeczeństwa od problemów trawiących ich własny kraj. Takie komunikaty oparte na półprawdach mają jednak na celu rozsianie dezinformacji wśród własnych obywateli. My skupimy się na drugim zastosowaniu, na celowanych, agresywnych atakach jednego państwa na drugie. Jak już przed chwilką wspominałem, absolutnym liderem wojny informacyjnej jest Rosja. Moskwa stworzyła nawet takie potężne narzędzie do siania propagandy pod nazwą Russia Today, obecnie przemianowaną na RT. Jej motto to question more, czyli pytamy o więcej. I wbrew pozorom jest bardzo trafne. RT na zlecenie Kremla doszukuje się ukrytej, nieistniejącej prawdy w każdym doniesieniu. Stacja Kisielowa to praktycznie wielki kieszonkowy podręczny generator fake newsów. Co ciekawe, wielu Amerykanów bezrefleksyjnie chłonie jego treści, co pośrednio przyczyniło się do przekonania wyborców Trumpa o oszustwach wyborczych. Najlepszym przykładem zaatakowania państwa dezinformacją jest jednak Brexit. Pomijam już fakt, że cała kampania była silnie wspierana przez polityków mniej lub bardziej powiązanych z Putinem. Timothy Snyder podaje w Drodze do niewolności, swoją drogą świetna książka, którą gorąco polecam, że w pewnym momencie 1/3 wszystkich dyskusji na Twitterze dotyczących Brexitu była wywołana i podsycana przez rosyjskie boty z tak zwanej Rosyjskiej Agencji Badań Internetowych. Te same 419 kont, które brało w tym udział, zostało zresztą potem wykorzystanych przy wsparciu kampanii Donalda Trumpa. Brytyjczycy zastanawiający się, co wybrać, nie mieli pojęcia, że w zasadzie czytają materiały rozpowszechnione przez element polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Zresztą jakiś czas przed Brexitem, w roku 2014, miało miejsce referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Rosyjskie media zaczęły generować wiadomości, jakoby jeżeli Szkocja pozostanie częścią Zjednoczonego Królestwa, to utraci swoją służbę zdrowia i drużynę piłkarską. Po ogłoszeniu wyników referendum pracowite boty znowu ruszyły do pracy. Starano się rozpowszechnić informację, że referendum zostało sfałszowane. Oczywiście mało kto uwierzyłby w komentarze rosyjskich polityków, natomiast jeżeli przeczytamy setki tekstów i komentarzy na Twitterze wołających o oszustwie, napisanych przez naszych współobywateli, a w rzeczywistości oczywiście rosyjskie boty, możemy zacząć zastanawiać się, czy coś jest na rzeczy. W końcu w każdej informacji musi być przynajmniej ziarno prawdy. Badanie przeprowadzone po ogłoszeniu wyników referendum pokazało, że 1/3 szkockich wyborców wierzy, że rzeczywiście doszło do pewnych nadużyć. Z pewnością wszyscy pamiętamy również wydarzenia z okresu matur w roku 2019. Żeby nie dość było samego protestu nauczycieli, zaczęły pojawiać się masowe komunikaty o podłożonych w szkołach bombach. W 2020 okazało się, że za całą akcją stały w rzeczywistości rosyjskie specsłużby. To właśnie one rozsyłały fałszywe alarmy, a następnie boty w sieci oskarżały nauczycieli o umyślne przeszkadzanie w maturach. Spowodowało to wzrost niechęci do protestu nauczycieli i silne podziały w społeczeństwie. Po co taka akcja była potrzebna Kremlowi? No o to by trzeba zapytać samych Rosjan. Być może było to działanie na zasadzie mogę poprzeszkadzać, to zrobię, albo, co bardziej prawdopodobne, test sterowania nastrojami społecznymi przed większą akcją. Sam mechanizm jest niezmienny. Dokładnie tak samo wyglądało to w czasie wojny na Krymie. Rosja starała się odwrócić nastawienie światowego społeczeństwa i opublikowała fałszywą informację o ukrzyżowaniu przez Ukrainę 3-letniego chłopca. Wiadomość bardzo poruszająca i dająca do myślenia brzmiała mniej więcej tak.
Wzięli 3-letniego chłopczyka w spodenkach, w koszulce i jak Jezusa przybili do tablicy ogłoszeń. Jeden przybijał, dwóch trzymało. I to na oczach mamy. Mamy trzymali. I mama patrzyła, jak dziecko krwawi. News najpierw wstrząsnął zachodnią Europą, która z przerażeniem patrzyła na poczynania Ukrainy. Szybko okazało się jednak, że informacja jest fałszywa. Nie zmienia to faktu, że w świadomości części ludzi zakorzenił się obraz barbarzyńskiej Ukrainy, której mieszkańców trzeba wyzwolić. Rosja osiągnęła w tym przypadku połowiczny sukces. Szanowni Państwo, tym ostatnim przykładem chciałbym zakończyć moje krótkie wystąpienie. Wracając do słów Napoleona, bardziej boję się 3 gazet niż 3000 bagnetów, możemy to teraz zinterpretować pod współczesnym kątem. W dzisiejszych czasach wojna między państwami w rzeczywistości toczy się najczęściej z użyciem mediów. Łatwiej dzisiaj zmienić niekorzystny dla danego państwa rząd poprzez sterowanie nastrojami społecznymi niż w trakcie faktycznej wojny. No to niestety demokracja otwiera pole do takich eksperymentów. Przedstawiłem przyczyny, mechanizmy i objawy użycia mediów jako narzędzia wojny informacyjnej. Pojawia się naturalnie pytanie, jak możemy się przed tym bronić. Przede wszystkim każda informacja przed dalszym udostępnieniem powinna zostać zweryfikowana, a clickbaitowe tytuły artykułów czy adresy strony internetowej zakończone .ru powinny z pewnością wzbudzić nasze zainteresowanie i zaniepokojenie. To jednak banały i większym wyzwaniem jest stworzenie jakiegoś ogólnego narzędzia weryfikowania newsów dla całego społeczeństwa. Właśnie z tego powodu osobiście uważam, że wojna z dezinformacją to bodaj największe wyzwanie w XXI wieku. Nadzieją napawa fakt, że po agresywnych atakach Rosji coraz więcej decydentów uświadamia sobie, że należy postawić pewne skuteczne zapory. Istnieje nadzieja, że być może za kilkanaście lat będziemy już jako społeczeństwo zdolni obronić się, może nie przed wszystkimi, ale przynajmniej przed tymi najgroźniejszymi fałszywymi informacjami. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za poświęconą uwagę i wysłuchanie dzisiejszej prelekcji. Z mojej strony to wszystko i oddaję głos organizatorom. Bardzo Panu dziękujemy za to wystąpienie. No cóż, tutaj mnie tutaj szczególnie uwagę zwróciłem właśnie na to zasianie ziarna niepewności, że wystarczy puścić informację, nieważna czy prawdziwa, ale ona już pozostaje. Mi się najbardziej tutaj kojarzy z jakimiś plotkami z dworów europejskich rodów panujących. Pada jakaś informacja, niby nie wiadomo skąd, nigdy nie widział, nie słyszał, a wszyscy powtarzają, tak? A nigdy sobie nikt tego nie zweryfikował, czy to prawda. Ja się tutaj, co pan słyszy, trochę przerażające, że wystarczy właściwie puścić informację, a ziarno niepewności już zasiane. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję za to wystąpienie. Tak jak na początku wspomniałem, proszę na bieżąco zapisywać u siebie bądź na czacie ze wskazaniem do kogo pytania do naszych prelegentów. Na końcu będzie czas na ich zadanie, tudzież ja przeczytam. I tak jak wspomniałem na początku, niestety pan Adrian musiał nie wystąpi, ale już widzę, że jest następny prelegent, pan Jakub Jabłoński z Uniwersytetu Jagiellońskiego z referatem pod tytułem Dlaczego media w amerykańskiej polityce odgrywają większą rolę niż sama polityka? Tak, dzień dobry Państwu. Czy mnie widać i słychać? Widać i słychać. Wspaniale. Dziękuję w takim razie. Na wstępie chciałbym podziękować organizatorom konferencji za zaproszenie, a także mojemu przedmówcy, panu Radosławowi, za piękne anegdoty o amerykańskim życiu politycznym i społecznym. A także mam nadzieję, że pani Anna Skibińska wybaczy mi clickbaitowy tytuł mojego dzisiejszego przemówienia. Więc zaczynając, żeby odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule niniejszego referatu, to jest dlaczego media odgrywają w amerykańskiej polityce większą rolę niż sama polityka, pozwolę sobie opisać najpierw kilka wydarzeń przełomowych w historii politycznego dyskursu w mediach, a później przedstawię też kilka przypadków, które miały miejsce niedawno właśnie na styku amerykańskiej polityki i przemysłu medialnego. Pierwszym z kluczowych momentów była decyzja Franklina Delano Roosevelta, który, jak zapewne wiadomo, był prezydentem Stanów Zjednoczonych, żeby za pośrednictwem serii audycji radiowych nazwanych Fireside Chats przekazywać Amerykanom informacje o politycznych decyzjach, jakie podejmował. Pierwsze z radiowych wystąpień Roosevelta miało miejsce 12 marca 1933 roku, zaledwie kilka dni po objęciu przez niego urzędu.
Nagrania audycji znalazły się później pośród pierwszych materiałów National Recording Registry, zostały więc uznane za szczególnie ważne dla historii kraju i uzasadnienie w wolnym tłumaczeniu brzmiało: bardzo wpływowa seria audycji radiowych, które pozwoliły Rooseveltowi zaadresować swój program i ideę bezpośrednio do społeczeństwa i tym samym na nowo zdefiniować relacje prezydenta z narodem. Fireside Chats dały podwaliny pod współczesną relację polityki z mediami. W 1933 roku Amerykanie praktycznie nie mieli telewizorów w swoich domach, a prasa i radio oferowały wyłącznie pośrednie relacje polityczne, które były praktycznie wyzute z jakichkolwiek emocji. Audycje Roosevelta były w tym kontekście czymś zupełnie nowym i stanowiły pierwszą próbę wpuszczenia słuchaczy za kulisy najważniejszych wydarzeń politycznych i stanowiły też pierwszą próbę bezpośredniego zaangażowania ludzi w politykę. Słuchacze mogli mieć poczucie, że niejako uczestniczą w procesie decyzyjnym w kwestiach istotnych dla kraju. Kolejna duża zmiana dla dyskursu politycznego w mediach nie była aż tak gwałtowna, to nie był jeden moment w historii, nie było jedno wydarzenie. Druga zmiana wiązała się z coraz bardziej powszechnym dostępem do telewizji w amerykańskich domach. Wraz z odbiornikami zaczęła się pojawiać coraz większa liczba kanałów, a włodarze stacji telewizyjnych bardzo szybko zorientowali się, że widzowie najchętniej wracają, kiedy dokładnie wiedzą, czego mogą się spodziewać, co zobaczą. Matt Taibbi w swojej książce Nienawiść spółka z OO poddaje przykłady uprzejmych prezenterów telewizyjnych, którzy serwują wiadomości w sposób niewzbudzający kontrowersji, unikając przy tym informacji niewygodnych, takich jak na przykład jakieś newsy o cierpieniu, zamachach, wypadkach i tym podobnych. Na koniec audycji dodatkowo żegnałem się z widzami, życzę dobrego wieczoru i zapraszałem na kolejne wydanie wiadomości następnego dnia. Taibbi uważa, że właśnie taka przyjazna, niemalże domowa atmosfera każdego wieczora przyciągała widzów przed telewizory. Musimy tutaj też pamiętać, że w latach 1949-87, a więc niewiele po tym, jak telewizja zaczęła zyskiwać prawdziwą popularność, amerykańskich nadawców, również radiowych, obowiązywała tak zwana Fairness Doctrine. Było to prawo, które nakładało na stacje radiowe i telewizyjne obowiązek zapewniania równego czasu antenowego kandydatom na urzędy polityczne i także sporo różnym stronom sporów w kwestiach istotnych społecznie. Miało to dać platformę wypowiedzi wszystkim zainteresowanym i także, powtarzając za Federal Communications Commission, zapewnić szersze i bardziej efektywne użycie radia i telewizji później dla pożytku publicznego. Do końca lat 80. nie było więc praktycznie miejsca na jednostronne komunikaty medialne. Sytuacja zmieniła się trochę pod koniec lat 80. i w latach 90. Zaczęły się wtedy pojawiać stacje telewizyjne, takie jak znamy dzisiaj pośród pionierów CNN, który oferował bieżące wiadomości polityczne, nadal oferuje, przez praktycznie 24 godziny na dobę. I gdy Fairness Doctrine przestało obowiązywać w Stanach, postanowiono przywiązać widzów jeszcze bardziej. Jednak tym razem nie była to iluzja bezpieczeństwa, a raczej poczucie przynależności. I tak jak do tej pory widz wracał co wieczór przed telewizor, bo wiedział, że prezenter pokaże wyważone opinie w spokojny sposób, od lat 90. widz wraca, bo wie, że informacje, które zostaną mu przekazane, są w pełni zgodne z jego światopoglądem. W obu podejściach nadawcy oczywiście starają się nie budzić u swoich odbiorców poczucia niepokoju, jednak pierwsze podejście unikało niepokojenia ludzi poprzez spokojną formę przekazywania wiadomości. Drugie zaś nie niepokoi, dlatego że nie stara się wpływać na światopogląd widzów. I to jest to podejście, które możemy obserwować również dzisiaj. W tej kwestii niewiele się zmieniło. No, w każdym razie w skrócie zaczęto pokazywać tylko jedną stronę sporu, ekspertów, którzy przedstawiali jednostronne opinie, polityków z jednej tylko partii, a mnogość kanałów informacyjnych, których ilość cały czas rosła, pozwalała każdemu na wybór najbardziej odpowiadającego źródła informacji. Tak jak wspomniałem, to był właśnie początek kształtowania krajobrazu medialnego, który znamy dziś. Amerykanie sięgają po ograniczoną ilość źródeł informacji politycznych. I być może nie byłoby to samo w sobie problemem, gdyby te źródła w ogóle były różnorodne. Jednak
można się spodziewać i są na to potwierdzenia w badaniach, nie są różnorodne. Z badań, które zajmują się tym tematem, można podać przeprowadzone przez Pew Research Center, to jest amerykańska instytucja badawcza, badania, na przykład z ubiegłego roku, które zostały przeprowadzone przy okazji wyborów prezydenckich. I badania pokazują, że zaufanie po obu stronach amerykańskiej barykady politycznej, zaufanie do mediów jest bardzo niskie. Samo badanie nosi tytuł US Media Polarization in the 2020 Election, A Nation Divided. I wynika z niego, że nacja rzeczywiście jest podzielona. Z raportu możemy wyczytać, że Amerykanie o poglądach konserwatywnych, czyli Republikanie, mają bardzo niskie zaufanie do jakiegokolwiek innego źródła politycznych wiadomości niż Fox News. Foxowi nie ufa aż 75% wyborców amerykańskich, natomiast drugim najbardziej zaufanym źródłem pośród Republikanów jest radio Hannity, któremu ufa 43% osób, a więc spadek zaufania jest bardzo duży. Pośród amerykańskich liberałów sprawa ma się nieco lepiej. Stacji CNN, która jest topowym źródłem pośród nich, ufa 70% wyborców, a drugim spośród zaufanych źródeł demokratów jest New York Times, któremu ufa aż 66%, więc ten spadek w porównaniu do pierwszego i drugiego miejsca pośród republikanów jest znacznie mniejszy. Jednak z perspektywy tego, o czym chcę powiedzieć, najważniejsze jest to, że pośród pięciu pierwszych najbardziej zaufanych źródeł po obu stronach tej politycznej barykady, żadne ze źródeł się nie pokrywa. To znaczy zarówno demokraci, jak i republikanie używają kompletnie różnych źródeł informacji. No i widać tutaj, że problem bańki informacyjnej, który bardzo często jest związany tylko z social mediami, dotyczy tak naprawdę wszystkich możliwych typów mediów i nie ma znaczenia tak naprawdę, czy mówimy tutaj o mediach społecznościowych, czy mediach tradycyjnych. Nawet gazety drukowane i strony internetowe, które przez wielu czasów uważane są za ostatni bastion, nieskażony dogłębnym podziałem, okazują się być jego częścią. Kolejny etap, co być może oczywiste, tego pogłębiającego się wpływu przemysłu medialnego na politykę, to oczywiście era mediów społecznościowych, które podgrzewają emocje jeszcze bardziej niż jakikolwiek z poprzednich kanałów. To właśnie media społecznościowe po raz pierwszy w historii pozwalają politykom prawdziwie wejść w interakcję z wyborcami. To jest to, co próbował osiągnąć Roosevelt, natomiast dopiero teraz jest możliwe. Tutaj za przykłady można podać na przykład działania, poczynania Donalda Trumpa na Twitterze, który to Donald Trump przelewał wszystkie swoje złote myśli i dowiadywaliśmy się od niego właśnie za pośrednictwem Twittera o tym, jak to uważa, że współczesne media raczej należy zaliczyć nie do mainstreamu, a do lamestreamu. Natomiast tutaj przychodzi też do głowy inny przykład, być może mniej negatywnie nacechowany, a jednocześnie pokazujący pełniejsze wykorzystanie albo bardziej kreatywne wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji przez polityków. I mam tutaj na myśli Alexandria Ocasio-Cortez, czyli polityk z Partii Demokratycznej z Nowego Jorku, która pod koniec ubiegłego roku, a więc no, w czasach pandemii, kiedy wszyscy siedzieli w domach, zdecydowała się przez platformę Twitch streamować rozgrywki w popularną grę Among Us. I pierwszy live i nagranie z niego zobaczyło ponad 5 milionów osób. I choć nie pojawiały się tam żadne manifesty polityczne czy też treści propagandowe, to można z pewnością przyjąć, że było to działanie mające na ocieplenie wizerunku Ocasio-Cortez i zbliżenie jej do młodszej części elektoratu obecnego i przyszłego. I być może budowanie kapitału politycznego z myślą o przyszłych wyborach. Natomiast teraz po takiej części pierwszej teoretycznej chciałbym się skupić na bardzo konkretnych przykładach i tego, że media rzeczywiście mają na politykę większy wpływ niż sami politycy. I zaczynając od koronnego przykładu bieżącej dyskusji na temat tego, co wolno, a czego nie, Donald Trump i jego zawieszenie wypowiedzi 4 listopada 2020 roku.
kilka dużych stacji telewizyjnych. Najczęściej tutaj jest podawany przykład NBC News, ale także CBS News i ABC News. Zdecydowało się na przerwanie transmisji sprowadzonej przez prezydenta konferencji prasowej. I to przerwanie było tłumaczone przez dziennikarzy, że na konferencji przekazywane są nieprawdziwe informacje w ilości tak dużej, że niemożliwy jest równoczesny fact-check. Niedługo po słowach Donalda Trumpa, if you count legal votes, I easily win. If you count illegal votes, they could try to steal the election. Głos zabrał reporter NBC Lester Holt, który właśnie uzasadniał tę decyzję, mówiąc, że nie ma żadnych twardych dowodów na to, żeby wybory zostały sfałszowane. No i można oczywiście założyć, że była to dobra wola mediów, które chciały zadbać o rzetelność informacji. Jednak no, nie był to wcale pierwszy raz, kiedy Trump głosił różne swoje opinie, które nie są zgodne z prawdą i nie były też to najbardziej skrajne. Kolejnym przykładem tutaj może być tym razem z mediów społecznościowych. Po sławetnym szturmie na Kapitol Twitter uznał, że wina za niego spoczywa na barkach odchodzącego prezydenta i podjął decyzję o usunięciu jego prywatnego twitterowego konta Real Donald Trump. Bo należy tutaj dodać, że począwszy od Trumpa, kolejni prezydenci mają do dyspozycji oficjalne urzędowe konta i ono nie zostało zablokowane. Natomiast prywatne konto Trumpa zniknęło. Za powód wskazano gloryfikację przemocy z dopiskiem, że konkretne tweety co prawda nie nawołują do przemocy, ale należy je czytać w szerszym kontekście bieżących wydarzeń społecznych i politycznych. Całe uzasadnienie, które tak naprawdę streścić można w tym właśnie zdaniu, można łatwo znaleźć na stronie Twittera. Natomiast skoro te wpisy nie naruszały regulaminu usługi, to znaczy, że Twitter niejako dokonał samosądu na odchodzącym prezydencie i obarczył go winą za bezprecedensowe w historii demokracji wydarzenie. No i choć Trump jest odpowiedzialny za znaczne przesunięcie dyskursu politycznego w Stanach, to trudno dowieść, że to akurat te jego wpisy były impulsem do ataku. Ostatni z przykładów, którym chcę się posłużyć, widzę, że czas dobiega końca, więc postaram się zrobić to bardzo szybko. To jest niedawny wywiad ABC News z nowym prezydentem amerykańskim, Joe Bidenem. Podczas wywiadu padło pytanie o to, czy prezydent uważa Putina za zabójcę. I tutaj zostało użyte słowo killer. Biden stwierdził, że takie właśnie ma zdanie o prezydencie Rosji. I właściwie samo to nie jest istotne, natomiast moim zdaniem ważniejszy jest tutaj fakt, że dzień po wywiadzie Biały Dom opublikował oświadczenie, w którym potwierdzał, że prezydent się nie przejęzyczył i że dokładnie to miał na myśli, co powiedział. To znaczy, że Władimir Putin jest zabójcą. Ten komunikat administracji prezydenta pokazuje, że często to, co dzieje się w mediach, pozostaje w mediach. Czyli innymi słowy, Biały Dom pokazuje, że wywiady telewizyjne często są tylko wykreowaną grą, niemal jak w kinie czy w teatrze. I w tej grze tak naprawdę reguły wyznaczają media. I dopiero oficjalne potwierdzenie przez kancelarię prezydenta nadaje im jakąś moc, taką realną moc polityczną, wyrywa trochę z tej konwencji medialnej. Żeby nie przedłużać za bardzo, no, chciałbym odpowiedzieć pokrótce na to pytanie, które sam postawiłem w tytule, dlaczego w amerykańskiej polityce media odgrywają większą rolę niż polityka. Dzieje się tak, ponieważ media stały się ofiarą samych siebie, co najmniej od lat 90., a prawdopodobnie nawet od 30., kiedy Roosevelt rozpoczął swoje fireside chats. Media zaczęły serwować widzom nie tylko informacje o tym, co się dzieje w polityce, ale przede wszystkim emocje. Zaczęło się od poczucia udziału w procesie decyzyjnym prezydenta Roosevelta. Później powoli Amerykanie byli przywiązywani do telewizorów przez poczucie stabilności. Najpierw to była stabilność taka bardzo pokojowa, później od lat 90. to raczej było przywiązanie do jednej ze stron sporu politycznego. No więc zamknięcie się tak naprawdę w bańce informacyjnej i choć wtedy nikt nie używał określenia bańka, no to teraz temat jest bardzo nośny. W pogoni za oglądalnością, która mediom zapewnia przychód, przyzwyczaiły odbiorców do zestawu silnie uzależniających emocji, których niedostarczenie wiązałoby się z szybkim znudzeniem lub zniechęceniem widza. I już na sam koniec posłużę się tylko przykładem, być może bliższym sercu niektórym. To jest trochę jak z oglądaniem meczy polskiej reprezentacji w piłce nożnej. To znaczy wszyscy wiedzą, czego się spodziewać. Z góry wiadomo, która drużyna wygra.
Być może można się spodziewać, że Madowski poprowadzi jakąś szybką i sprawną akcję, którą wszyscy się przez chwilę będą ekscytować. Natomiast nie będzie ona miała znaczenia wpływu na wynik meczu. I tak wszyscy będą ten mecz oglądać, bo wszyscy są tak przywiązani do tego narodowego sportu. No i przecież nie od dziś wiadomo, że ludzie potrzebują chleba i igrzysk. O zapewnienie chleba z różnym skutkiem starają się amerykańscy politycy, natomiast w kwestii igrzysk to właśnie amerykańskie media są niezastąpione. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo za to wystąpienie i przybliżenie tutaj historii amerykańskich mediów. I szanowni państwo, przechodzimy już do ostatniego wystąpienia w tym panelu, jak i w tej konferencji. Na koniec mamy duet państwo Anna Wójtowicz i Kamil Kiec z Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z referatem pod tytułem Wpływ pandemii COVID-19 na poziom kompetencji medialnych u młodzieży w wieku 16-18 lat. Bardzo proszę, oddaję scenę państwu. Panie Jakubie, nie słychać pana, mam wyciszony mikrofon, jeśli pan mówi. Przepraszam. Panie Kamilu, ma pan wyciszony mikrofon? A tak, już przygotowujemy wystąpienie. Dobrze. Załączymy prezentację. Tutaj widzę, że drobne problemy techniczne, to tutaj proszę o chwilkę cierpliwości. Tutaj widziałem, że prelegenta wyrzuciło z Zooma, ale już wrócił do nas. Nie wiem, czy widać teraz obraz? Tak, widać prezentację. Dobrze, to już moment. Zaczniemy może od początku. Nazywam się Kamil Kiec i dzisiejsze wystąpienie przygotowała ze mną Anna Wójtowicz. Studiujemy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jesteśmy na drugim roku pierwszego stopnia kierunku architektura informacji. Należymy także do koła naukowego architektów informacji, a podczas naszego wystąpienia chcielibyśmy poruszyć temat edukacji medialnej. Wystąpienie nosi tytuł Wpływ pandemii COVID-19 na poziom kompetencji medialnych u młodzieży w wieku 16-18. Zaczniemy od definicji edukacji medialnej. Edukacja medialna jest działalnością edukacyjną, polegającą na wkroczeniu w przestrzeń użytkowników mediów. Celem tej aktywności jest wykształcenie w nich określonych kompetencji pozwalających na świadome korzystanie z mediów. Kompetencje medialne. Twórcą terminu media literacy jest kanadyjski uczony John Calkin wraz z współpracownikiem Marshallem McLuhanem. Byli oni nastawieni kulturowo, ich podejście było nastawione kulturowo do mediów. Definiowali oni media jako nowy język ludzkości, którego, tak jak alfabetu, figur stylistycznych, a następnie zasad literatury, trzeba się uczyć. Podkreślali w ten sposób, że w nowej przestrzeni medialnej, w warunkach zderzenia się starych i nowych mediów, konieczne stają się umiejętności odczytywania tych przekazów. Umiejętności te stanowią kompetencje medialne, określane mianem alfabetyzmu medialnego.
który na początku XXI wieku zdefiniował Henry Jenkins jako zdolność do stawania się pełnoprawnym uczestnikiem współczesnej kultury medialnej. Według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji edukacja medialna to proces kształtowania i upowszechniania umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu we wszystkich grupach społecznych oraz wiekowych. Termin edukacja medialna funkcjonuje w Polsce w nieco innej formie niż w piśmiennictwie anglojęzycznym. Media literacy, bo tak za granicą określana jest kompetencja medialna, jest w Polsce używana jako synonim kompetencji medialnej. Zdarza się jednak, że pojęcie to jest tłumaczone jako edukacja medialna. Katalog kompetencji informacyjnych, medialnych i cyfrowych opracowany jest przez Fundację Nowoczesna Polska, Narodowy Instytut Audiowizualny, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Fundacją Orange. Katalog zawiera listę kompetencji w 10 obszarach i w podziale dla 6 grup wiekowych. Opracowany został na podstawie 2 modeli naukowych, modelu dostępu do nowych mediów oraz modelu informacji mądrość Postmana. W katalogu znalazły się także liczne odwołania do podstawy programowej, która jest bardzo istotnym elementem pracy dla nauczycieli. Katalog stanowi uzupełnienie obowiązującej podstawy programowej, która zwłaszcza na niższych etapach nauczania pomija wiele aspektów edukacji medialnej i informacyjnej, na przykład w obszarze bezpieczeństwa. A teraz oddaję głos Annie. Jak wiemy, od czasu lockdownu życie w dużej części przeniosło się do sieci. Szczególny wpływ ma to na uczniów, którzy musieli przejść w tryb nauczania zdalnego. Osoby te niewątpliwie zaczęły spędzać w internecie jeszcze więcej czasu niż przed pandemią i naszym zdaniem warto zwrócić uwagę na to, że uczniowie zwiększając ilość czasu spędzonego w internecie rozwijają jednocześnie kompetencje mające wpływ na ocenę wiarygodności informacji, korzystania ze sprawdzonych zasobów czy korzystania z narzędzi służących do sieciowej współpracy. W badaniu, które przeprowadziliśmy, chcieliśmy sprawdzić, jak zwiększona ilość czasu spędzonego przed ekranami wpływa na poziom kompetencji medialnych u młodzieży w grupie wiekowej 16-18, a więc u młodzieży uczącej się obecnie w szkołach ponadgimnazjalnych. Poszczególne pytania oparliśmy o wcześniej wspomniany katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Skoncentrowaliśmy się na 8 obszarach: korzystanie z informacji, weryfikacja informacji, relacje w środowisku medialnym, ekonomiczne aspekty działania mediów, kompetencje cyfrowe, prywatność, bezpieczeństwo w sieci, higiena korzystania z mediów oraz kreatywne korzystanie z mediów. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 46 respondentów, którzy wyrazili chęć do wzięcia udziału w ankiecie internetowej. Ankietowani otrzymali 35 stwierdzeń, na podstawie których samodzielnie mieli określić swoje umiejętności poprzez 5-stopniową skalę, gdzie 1 oznaczało zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 zdecydowanie się zgadzam. Oprócz tego po każdym stwierdzeniu zadaliśmy pytanie, jak radzisz sobie z tym zagadnieniem w porównaniu do czasu sprzed pandemii, kiedy nauka w szkole odbywała się w formie tradycyjnej. Tym razem przyjęliśmy 3-stopniową skalę, gdzie 3 oznaczało lepiej niż przed pandemią, 2 tak samo jak przed pandemią, a 1 gorzej niż przed pandemią. Obszar korzystania z informacji. Tutaj zadaliśmy 4 pytania. Dotyczyły one wyboru źródeł informacji, korzystania ze źródeł informacji naukowej, używania operatorów logicznych oraz zbierania informacji o produktach i usługach z mediów społecznościowych. Jeśli chodzi o porównanie obecnego poziomu kompetencji w tym obszarze do poziomu sprzed pandemii, wyniki w poszczególnych pytaniach były zbliżone. Średnio jest więc to około 54% respondentów twierdzących, że poziom nie uległ zmianie, a około 20% osób ocenia ten poziom lepiej niż przed pandemią. W przypadku 2 pytań dotyczących oceny źródeł informacji i zbierania opinii z mediów społecznościowych, większość respondentów oceniła swoje umiejętności wysoko i bardzo wysoko, zaznaczając odpowiedzi zgadzam się i zdecydowanie się zgadzam. Analizując pytania numer 3 i 4, możemy dojść do wniosku, że zdania respondentów są mocno zróżnicowane. Wielu respondentów deklaruje znajomość specjalistycznych wyszukiwarek, lecz nie potrafią korzystać z nich w sposób zaawansowany z wykorzystaniem operatorów logicznych. 28% respondentów zadeklarowało, że nie korzysta ze źródeł informacji naukowych, a 30% respondentów uznało, że z nich korzysta. W przypadku pytania o używanie operatorów logicznych najwięcej respondentów zaznaczyło odpowiedź zdecydowanie się zgadzam. Te 2 pytania dotyczyły trochę bardziej zaawansowanych sposobów wyszukiwania informacji, co mogło wpłynąć na przedstawione wyniki. Wydaje się także, że pomimo nauki w trybie online, uczniowie w niewielkim stopniu poszerzyli swoją wiedzę na temat źródeł informacji naukowej.
Weryfikacja informacji. Pytania w tym obszarze dotyczyły świadomości o wadach i zaletach różnych źródeł informacji w internecie, dodatkowej weryfikacji informacji pochodzących z Wikipedii, a także rozumienia zagrożeń wynikających z wybiórczego przedstawiania informacji przez media. W przypadku tego obszaru również wpływ pandemii został oceniony przez respondentów w następujący sposób. 54% z nich zaznaczyło odpowiedź, tak samo jak przed pandemią, a 39% lepiej niż przed pandemią. Tutaj zwrócimy uwagę na pytanie o zagrożenia wynikające z tendencyjnego przedstawiania informacji, a także o stronniczość w przekazie informacji. W obu przypadkach ponad połowa respondentów wskazała na świadomość takich praktyk i jednocześnie podkreśliła, że weryfikuje źródła informacji, którymi się posługuje. Relacje w środowisku medialnym i w tym trzecim obszarze pytaliśmy o świadomość tego, że zamieszczane treści w mediach społecznościowych wpływają bezpośrednio na kształtowanie wizerunku, o sprawdzanie wiarygodności sprzedawców na portalach aukcyjnych, o świadomość wpływu kontekstu prawnego i ekonomicznego na treści prezentowane w mediach, a także o wiedzę na temat powiązań demokracji i swobody wypowiedzi z pluralizmem w mediach. Badanie wykazało wysoką świadomość użytkowników internetu w kontekście mediów społecznościowych, technik manipulacji i rozpoznawania intencji nadawców treści, a także istotności swobody wypowiedzi i pluralizmu mediów, który wcześniej był wspomniany. Ekonomiczne aspekty działania mediów. W tym obszarze znalazły się pytania dotyczące znajomości prawa autorskiego, pojęcia informacji publicznej, a także wiedzy na temat źródeł finansowania mediów. Na uwagę zasługuje fakt wysokiej świadomości prawnej w kwestii rozpowszechniania materiałów cyfrowych, który u większości respondentów pozostał na podobnym poziomie co przed pandemią. Odnosi się to także do pozostałych zagadnień sfery prawnej, jak chociażby uregulowań prawa własności intelektualnej. Kompetencje cyfrowe. Obszar ten natomiast zawierał pytania o znajomość narzędzi do wideokonferencji, umiejętność zapisywania plików w różnego rodzaju formatach, a także o umiejętność współpracy sieciowej poprzez narzędzia do tego przeznaczone. Pandemia niewątpliwie istotnie wpłynęła na współpracę w trybie zdalnym i znajomość narzędzi wideokonferencyjnych i kooperacyjnych wśród młodzieży w wieku 16-18 lat. Większość ankietowanych deklaruje, że przed pandemią nie korzystała z takich programów. Poprawie uległa także umiejętność pracy z różnymi formatami plików w nowych programach czy praca w wielu oknach jednocześnie, czyli tak zwana multizadaniowość. Kolejny obszar dotyczył znajomości narzędzi zwiększających bezpieczeństwo w sieci, umiejętności rozpoznawania spamu, prób phishingu, zwracania uwagi na certyfikat bezpieczeństwa, a także poczucia anonimowości w sieci. Młodzi użytkownicy twierdzą, że są świadomi schematu przepływu korespondencji, wykorzystywania i analizy przez administratorów serwisów społecznościowych. Większość z nich wiedziała o tym już przed pandemią i przeniesieniu aktywności do sieci. Nie wiedzą natomiast o istnieniu wtyczek zwiększających prywatność i niewiele z takowych korzysta na co dzień. Uczniowie twierdzą, że są świadomi istnienia zabezpieczeń sieciowych w postaci certyfikatów SSL. Ponad połowa respondentów potrafi rozpoznać przypadki spamu i wiedzą, jak się przed nim bronić. Poziom wiedzy w tym obszarze nie zmienił się pod wpływem pandemii. W przedostatnim obszarze zadaliśmy pytanie o umiejętność rozpoznawania uzależnień od mediów u siebie bądź innych osób, świadomości istnienia powiązania między własnymi działaniami w mediach a innymi sferami życia, korzystania z urządzeń mobilnych podczas spotkań z rodziną czy przyjaciółmi, a także korzystania z mediów społecznościowych w czasie nauki. Respondenci twierdzą, że potrafią zaobserwować oznaki zagrożenia uzależnieniem od mediów u siebie i u innych osób. Mają natomiast różne odczucia w kontekście wpływu pandemii. 28% osób twierdzi, że radzi sobie z tym gorzej niż przed pandemią. 34% zaznaczyło odpowiedź tak samo jak przed pandemią, a 37% lepiej niż przed pandemią. W tym obszarze widzimy jednak, że pojawiła się też duża grupa osób twierdzących, że słabiej robi sobie z rozpoznawaniem oznak uzależnienia w czasie pandemii. Spowodowane to może być rozmywaniem się granic między życiem w świecie rzeczywistym a wirtualnym, ponieważ większość codziennych obowiązków młodych ludzi została przeniesiona do sieci. Ze stwierdzeniem uważam, że umiem kształtować swoje nawyki związane z korzystaniem z technologii i zgodziło się 72% respondentów. Kiedy jednak zapytaliśmy o odkładanie smartfonów podczas nauki, okazało się, że przeważają odpowiedzi nie zgadzam się i zdecydowanie się nie zgadzam.
Co więcej, aż 52% respondentów stwierdziło, że kontroluje tę sytuację gorzej niż przed pandemią. Podobnie wygląda sytuacja z unikaniem korzystania z urządzeń mobilnych podczas spotkań towarzyskich. Pandemia wpłynęła na obniżenie kontroli w tym zakresie. Tutaj jednak odpowiedzi nie rozłożyły się jednoznacznie. 35% respondentów sądzi, że unikanie korzystania ze smartfonów sprawia im trudności, a 43% zgodziło się ze stwierdzeniem, deklarując jednocześnie, że stara się nie korzystać z urządzeń mobilnych podczas spotkań towarzyskich. Kreatywne korzystanie z mediów. Ostatni obszar dotyczył posiadania ulubionych aplikacji pozwalających na twórcze wykorzystywanie mediów, tworzenia prezentacji multimedialnych w grupie, a także tworzenia grafik, memów na bazie szablonów. Stwierdzenia, o których ocenę poprosiliśmy, dotyczyły umiejętności współpracy sieciowej, tworzenia prezentacji multimedialnych w grupie, a także tworzenia memów czy infografii. Wyniki w tych dwóch pytaniach są zbliżone. Młodzież twierdzi, że ma wysokie kompetencje w tym zakresie. Około 60% respondentów odpowiedziało także, że podczas pandemii rozwinęli wspomniane umiejętności. Podsumowując, wpływ pandemii na poziom kompetencji medialnych należy rozpatrywać w różny sposób w zależności od obszaru. Zdecydowanie przejście w tryb nauczania zdalnego miało pozytywny wpływ na kompetencje młodzieży w obszarze kreatywnego korzystania z mediów, a także na kompetencje cyfrowe. Negatywny wpływ pandemii zauważyć można w przypadku kompetencji z obszaru higieny korzystania z mediów. Problemy z uzależnieniem od sieci mogą pogłębiać się przede wszystkim z powodu ograniczenia spotkań towarzyskich. Oprócz tego, że młodzi ludzie to pokolenie always online, czyli osoby, które nie wylogowują się z sieci i stale sprawdzają powiadomienia w telefonach, pandemia sprawiła, że komunikacja internetowa stała się dla wielu osób jedyną formą komunikacji z rówieśnikami. Młodzież zaspokaja swoje potrzeby kontaktu z ludźmi i przynależności do grupy poprzez nieustanne korzystanie z komunikatorów internetowych. Poprzez przedstawienie wyników naszych badań ankietowanych chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na rolę edukacji medialnej we współczesnym świecie. Ma ona oczywiście ogromne znaczenie nie tylko wśród młodzieży, ale także we wszystkich innych grupach wiekowych. Żyjemy w czasie ciągłego rozwoju nowych mediów. Mamy do czynienia z różnymi platformami społecznościowymi. Każdy z nas może zostać dziennikarzem w sieci. Myślę, że edukacja medialna wprowadzona w szkole mogłaby wpłynąć w jakimś stopniu na zmniejszenie zjawiska rozpowszechniania fake newsów, o których to już dzisiaj na konferencji zostało wspomniane dość wiele. Pandemia, a szczególnie jej początki w 2020 roku, to czas, kiedy szczególnie szybko zaczęły rozpowszechniać się fake newsy. Miało to na pewno związek z tym, że temat rozprzestrzeniania się COVID-19 bardzo oddziaływał na emocje ludzi, budził lęk i niepokój z racji nowej sytuacji, w której się wszyscy znaleźli, a media wykorzystywały ten fakt dla zwiększenia liczby odbiorców, na przykład w artykułach, gdzie stosowano clickbaity, ale o tym też wspomnieli już moi przedmówcy. A więc bardzo chcielibyśmy podziękować za nasze wystąpienie i za możliwość udziału w konferencji. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Również bardzo Państwu dziękujemy za to wystąpienie i za przedstawienie własnych oryginalnych badań. Proszę Państwa, w ten sposób przechodzimy już do pytań. Na początku zacznę od pytań zadanych na czacie na Zoomie. Gdyż były pierwsze, więc tutaj zachowamy sobie pierwszeństwa. I pierwsze pytanie od Pani Martyny do Pani Anny Skibińskiej. Czy mniejsza liczba nawiązań historycznych w tych nagłówkach może być spowodowana faktem, że Dolny Śląsk, tak zwane ziemie odzyskane i duże skupisko tej pierwotnej mniejszości ukraińskiej po przesiedleniach w ramach akcji Wisła w obecnych obywateli Polski? Tak, bardzo dziękuję Pani Martynie za to pytanie. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie. Wydaje mi się, że ta hipoteza związana właśnie z faktem przesiedleń po II wojnie światowej może w pewien sposób być uzasadnieniem dla małej liczby tych nawiązań historycznych, czy do takich nawiązań, no powiedziałabym, o charakterze konfliktowym. Jakkolwiek, to może też od razu dodam, bo o tym nie mówiłam podczas prezentacji, często te nawiązania historyczne pojawiają się w takiej sferze plus Gazety Wrocławskiej, która już wymaga tam zakupu pewnej prenumeraty pakietu. Wydaje się, że w tym takim wydaniu, powiedziałabym, codziennym, dostępnym bezpłatnie dla nas wszystkich,
Jest on bardziej skupiony na takiej kwestii bieżączki, czyli skupiamy się na konkretnych wydarzeniach z dnia konkretnego, którym ukazuje się taka publikacja i raczej nie nawiązujemy do tego, co działo się wcześniej, to już za chwilę staje się nieaktualne, wydarzenia historyczne, jeśli przedstawiamy to w kontekście konkretnej dzisiaj sytuacji, na przykład konkretnego człowieka, który na przykład opowiada nam naszą historię i to w sferze plus jak najbardziej możemy odnaleźć, na przykład mieszkańca kresów dawnych, wschodnich, czy też pojawiają się też nawiązania do dzisiejszej sytuacji, na przykład sporu o cmentarz Orląt Lwowskich, o czym też była wzmianka, czyli jakby ta historia pokazywana jednak przez pryzmat konkretnej osoby albo przez pryzmat konkretnych wydarzeń bieżących, czyli wydaje mi się, że tutaj kluczowe takie uzasadnienie, przynajmniej tak na podstawie pierwszych badań, byłoby jednak skupienie mediów na codzienności, na tym, co dzieje się dzisiaj tuż obok nas, a niekoniecznie sięganie gdzieś dalej. Także to taka odpowiedź na pytanie. Bardzo Pani dziękuję za tą odpowiedź. Jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie, to zachęcam do zadawania na czacie, tudzież na transmisji na Facebooku, to tutaj odczytam. I kolejne pytanie Pana Filipa do Pana Radosława. Czy mógłby Pan rozwinąć postulat stworzenia ogólnego narzędzia weryfikacji newsów? Kto miałby się tym zajmować? To jest bardzo ciekawe pytanie, przy czym ja od razu zaznaczę, że to, co padło w czasie mojego wystąpienia, to nie był absolutnie postulat, tylko bardziej takie luźne przemyślenie, bo ja osobiście nie dostrzegam idealnego rozwiązania i idealnej instytucji, która mogłaby się zajmować weryfikacją newsów. No przede wszystkim pamiętajmy, że fake news, że pierwszy fake news tak naprawdę uważa się, że pochodzi jeszcze z eposu Gilgameszu, czyli z czasów starożytnych i przez tyle tysięcy lat ludzkości nie udało się stworzyć skutecznego narzędzia do walki z nim. Pojawiają się wprawdzie pomysły, żeby tworzyć, żeby na przykład Facebook albo Twitter odgórnie regulowały rozpowszechnianie fake newsów, no przy czym to jest bardzo niebezpieczny pomysł, bo zbliżamy się niebezpiecznie blisko takiej drogi, która prowadziłaby do praktycznej technokracji, gdzie jakieś duże korporacje, duże firmy kontrolowałyby to, co jest prawdą, a co nie. Być może dobrym pomysłem jest to, nad czym myślą obecnie Amerykanie, czyli wprowadzenie obowiązkowych odszkodowań, które wypłacałyby stacje telewizyjne rozpowszechniające fake newsy osobom, które uwierzyły w te fałszywe informacje. No tylko znowu jak zinterpretować, kto rzeczywiście uwierzył, kto się poczuł skrzywdzony. Nie widzę niestety takiego idealnego rozwiązania. Być może potrzeba na to więcej czasu i więcej pracy, żeby do czegoś takiego dojść. Bardzo Panu dziękuję za tę odpowiedź. I teraz pytanie Pana Jakuba do Pana Radosława. Dosyć jasno zaznaczył Pan Russia Today jako narzędzie rosyjskiej propagandy. O ile trudno kwestionować rosyjską agendę dezinformacji zakorzenioną w modus operandi stacji, to chciałbym tutaj zagrać adwokata diabła i zapytać, czy RT nie zapełnia po prostu pewnej próżni medialnej. Szczególnie duże znaczenie owa próżnia medialna ma w Zjednoczonym Królestwie, gdzie poza centrystycznymi kanałami informacyjnymi BBC News i Sky News i lewicowym ITV News nie ma w zasadzie instytucji kolportującej punkt widzenia bardziej konserwatywny. Sir Roger Scruton nazwał nawet konserwatystów zapraszanych do BBC kozłami ofiarnymi, służącymi do zbłaźnienia tej ideologii. Jak więc winić Rosję za przekroczenie progu drzwi, których nie musiała nawet wyważać, bo stały przed nią otworem? Bardzo ciekawe, rozbudowane pytanie. Przede wszystkim ja absolutnie nie krytykuję Rosji za to, że próbuje wypełniać pewną lukę w takim po tej konserwatywnej stronie odbiorców. W gruncie rzeczy to samo zrobił Ailes, tworząc Fox News pierwotnie w Stanach Zjednoczonych. Tylko, że tak jak Fox News pierwotnie rzeczywiście miał pełnić funkcję informacyjną dla tej bardziej konserwatywnej grupy odbiorców, tak Russia Today od początku była praktycznie, tak jak to nazwałem, generatorem fake newsów. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Russia Today informowała konserwatywnych
odbiorców, nawet niech to będzie w sposób subiektywny, no bo my do pewnego zadowalającego poziomu obiektywizmu nigdy nie dojdziemy. Natomiast niech nie szerzy fake newsów zamawianych z Kremla, które w zasadzie ich jedynym celem jest uderzanie w jakieś inne państwo. No chociażby na przykładzie tego Brexitu, gdzie znowu ja nie mam nic przeciwko temu, że pojawiałyby się głosy przeciwko pozostaniu w Unii Europejskiej, jeżeli one byłyby poparte jakimiś merytorycznymi danymi. Natomiast to bardziej chodzi o takie szerzenie, generowanie fałszywych informacji, które mają na celu tylko ogłupienie społeczeństwa, stworzenie takiego szumu medialnego, żeby ludzi zdezinformować. Bardzo panu dziękuję za odpowiedź na pytanie. I teraz jeszcze pytanie od pani Izy do pana Jakuba. Telewizja Fox News była przed laty bohaterem skandalu na tle molestowania seksualnego prezenterek. Czy wie pan może, co na ten temat sądzili wierni widzowie stacji? Czy wpłynęło to na ich ocenę względem tej stacji, czy realnie wpłynęło na spadki oglądalności? Jakie jest pana zdanie na ten temat? Tak. Niestety muszę przyznać, że nie wiem, jaki wpływ miał skandal seksualny z Fox Newsem w tle z 2016 roku, bo domyślam się, że o ten chodzi. Natomiast analogiczna sytuacja, trochę mniej nagłośniona, miała miejsce w zeszłym roku. Być może ona zniknęła gdzieś w szumie i w zalewie informacji dotyczącym kampanii prezydenckiej. W ubiegłym roku jeden z prezenterów stacji Fox również został oskarżony przez kilka pracownic stacji o molestowanie seksualne. No i moje zdanie na ten temat w kwestii moralnej, no może być tak naprawdę tylko jedno, więc pozwolę sobie nawet nie rozwijać tego wątku. Natomiast jeśli mierzyć opinię widzów, wiernych widzów stacji na temat całego wydarzenia poprzez, jako miarę przyjąć oglądalność tej stacji, no to zeszłoroczne zajście nie miało absolutnie żadnego wpływu. To znaczy Fox News święcił triumfy, właściwie oglądalność rosła tylko przez cały rok. Wyjście na jaw tego oskarżenia o molestowanie nie miało najmniejszego wpływu. To znaczy oglądalność nawet się nie zachwiała na chwilę. Problem jest też taki, że do odbiorców stacji Fox News prawdopodobnie nie dotarła informacja o tym, ponieważ są oni, tak jak przytaczałem statystyki Pew Research Center, no oni tak naprawdę albo nie korzystają z innych źródeł wiadomości, albo kompletnie im nie ufają, uznając je za kompletnie fałszywe. Więc nawet jeśli usłyszeli o nowym skandalu, no to prawdopodobnie nie uwierzyli w niego. No można tylko dodać, że oglądalność Foxa spadła dopiero w tym roku trochę względem zeszłego, natomiast no, nie wiązałbym tego w żaden sposób ze skandalem seksualnym. Jest to raczej kwestia po prostu cyklu wyborczego, no, który teraz przeżywa trochę spokojniejszy okres. Bardzo panu dziękuję za odpowiedź. Czy ktoś z państwa miałby jeszcze pytanie do zadania na czacie, bądź tutaj z państwa obecnych na Zoomie do ustnego zadania? Nie widzę, nie słyszę więcej pytań. Na Facebooku również chyba nikt nie zadał żadnych pytań. Zatem, szanowni państwo, nie pozostaje nic innego, jak podziękować naszym prelegentom za ciekawe wystąpienia i poszerzenie naszej wiedzy i za chęć wzięcia w ogóle udziału w naszej konferencji. Serdecznie państwu dziękujemy. Tym samym zakończymy tę konferencję, ale to nie koniec wydarzeń na dzisiaj, ponieważ jeszcze o godzinie 18 będzie miała miejsce dyskusja pod tytułem „Komu przeszkadzają wolne media?”, którą poprowadzą pani Natalia Jasztal, pan Michał Stefanowski oraz pan Sarian Jarosz. Bardzo serdecznie zapraszamy. Transmisja oczywiście na Facebooku. I cóż, powoli zmierzamy do końca naszego trzydniowego wydarzenia. Dziękujemy wszystkim za obecność. Nie kończymy jeszcze, bo jeszcze jedno spotkanie przed nami wieczorem. Zapraszamy na nie, a także na inne wydarzenia organizowane przez Forum Młodych Dyplomatów. Jeszcze raz serdecznie dziękuję prelegentom, państwu zadającym pytania.
Cóż, i widzimy się za, mam nadzieję, że widzimy się razem za niecałe 57 minut. Dziękuję bardzo.